Co chmurę. Okay. Mhm. Na chmurę nagrywam. Jest to dla ciebie okej, Dominika? My zawsze nagrywamy nasze śniadania. Dobra, nie, nie, dla mnie to jest okej, okay, spoko, tylko ja muszę sobie tutaj wtedy z wami o czymś pogadać, ale to dobra, dobra, to rób intro. No to w takim razie witamy was bardzo serdecznie, jesteśmy na naszym 39. turkusowym śniadaniu i pewnie teraz głos oddam Andrzejowi, który jest naszą pamięcią zewnętrzną i zawsze nam wszystko ładnie policzy, opowie, więc Andrzej, oddam tobie głos na to właśnie otwarcie takie statystyczne. Wow, wow, od razu. W ogóle cześć wam wszystkim, super was widzieć. Ja będę trochę wyrywał się, bo no niestety nie będę na całym turkusowym śniadaniu. To jest nasze w sumie 219 turkusowe śniadanie w Polsce. Turkusowe śniadania jest to inicjatywa non-profit, inicjatywa, która funkcjonuje w całej Polsce w 6 miastach, w tej chwili aktywnie chyba w 3, ale inne też troszkę innych rzeczy robią. Najaktywniejszy jest Wrocław i to od Wrocławia się zaczęło. Inicjatywa jest polska, ale też lokalna w ramach miast. Każde miasto ma swoją autonomię co do sposobu, patrzenia i tak dalej. My od strony Łodzi nie tyle promujemy turkus, ale odczarowujemy turkus. Mówimy, czym turkus jest, ale też czym turkus nie jest. I to, co też dość mocno podkreślamy, że nie taki turkus różowy, jak się wydaje, ale też nie taki turkus czarny, jak się wydaje. I to jest bardzo ważne. To, na co stawiamy, to na człowieka i to, co jest wokół człowieka, bo to człowiek dla nas jest tą wartością najważniejszą, czyli my jesteśmy najważniejsi. To chyba tyle, tak? Może jeszcze w ramach zapowiedzi dla osób, które będą zainteresowane turkusowymi śniadaniami, bo dzisiaj rozmawialiśmy w ogóle w ramach opiekunów lokalnych z całej Polski, jest turkusowe śniadanie na szlaku pod koniec maja. Będzie super, zapraszam. W ramach Łodzi, jeszcze to, czego nie powiedziałem, to siłą są turkusowi aktywiści i między innymi opiekunem dzisiejszego śniadania jest Magda, która jest jednym z tych turkusowych aktywistów, którzy to prowadzi. Zresztą to jest Magda, to jestem ja, to jest Gosia, to jest Marcin, z tu obecnych. O. I jeszcze mamy Dominikę naszą na składzie, której dzisiaj nie ma. A dzisiejszy temat o różnorodności, trochę już sobie tak zaczęliśmy w tle rozmawiać o tej różnorodności i podmiotowości. Naszym prelegentką będzie i jest Dominika Sadowska. Dominika jest turboekspertem dla mnie osobiście. Ja powiem tak, jesteś turboekspertką dla mnie, Dominiko, jeżeli chodzi o różnorodność. Ja Dominikę słuchałam w kilku podcastach i to, co w Dominice sobie cenię najbardziej, to to, że przekonanie co do różnorodności, do wartości, jaką niesie różnorodność i do wartości, jaką niesie podejście włączające, to po prostu z ciebie, Dominika, wypływa. Ty to czujesz, to jest twoja misja, ty widzisz zasoby tego płynące, ale Dominika ma też gigantyczne osiągnięcia, jeżeli chodzi o pracę formalną. Wspiera organizacje, wspiera samorządy w tematach inkluzywności, w tematach różnorodności. Dominika też działa na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych i jest też przedstawicielką Polski, czy wpływa na to, jak w Polsce układa się na poziomie i też takim legalizacyjnym temat różnorodności, ale też Dominika działa mocno oddolnie, lokalnie z samorządami, z organizacjami i pracuje z różnorodnością i tą różnorodnością będzie chciała się, tym tematem i tą swoją pasją będzie chciała się nam dzisiaj z nami podzielić, bo z naszej perspektywy różnorodność, szczególnie w organizacjach turkusowych, jest ważna, a tak sobie myślę, że trochę ze względu na to, że mamy organizacje turkusowe, które są raczej małe, średnie, może być tam trochę mało przestrzeni do tej różnorodności w porównaniu z dużymi organizacjami, gdzie sama z siebie różnorodność przypływa, bo pracujemy w środowisku międzynarodowym. Tu mamy Węgra, tam mamy Chińczyka, a tu mamy Hiszpankę, a tam Amerykankę, więc stąd dzisiaj ten nasz temat. To tyle z mojej strony. Dominika, scena jest twoja. Na turkusowym śniadaniu na przykład mamy też Włocha. O, a dzisiaj właśnie, idealnie mamy Włocha, który nam prowadzi włosko-polskie studia i prowadzi je w różnych lokalizacjach. Więc może turkusowe śniadania we Włoszech w Bari byłyby. O, bo to chyba z Bari nie, tak? A to na szlaku, Andrzeju, mówisz? Turkusowe kawy. Tak. Kafe. Kafe italiano. Już się rozmarzyłem na temat cappuccino.
To ja się podłączę z Pajeją i będziemy mieli komplet, bo ja do Was nadaję z Walencji, gdzie mieszkam na co dzień. Super. Super. No to. To rzekłabym vamos que vamos. Vamos. Słuchajcie, to ja teraz nie wiem, co mam zrobić, Magda, bo tą poprzeczkę postawiać tak wysoko, że mnie się chyba będzie najłatwiej pod nią przeczołgać. Ale ja przede wszystkim jestem prawnikiem. Dominika, spoko. Dla mnie to i tak będą Himalaje, wiesz, wiedzy, więc czołgaj się. Słuchajcie, ja o żadnej właśnie, bo ja mam taki pomysł, żebyśmy w ogóle o żadnej wiedzy dzisiaj nie rozmawiali, tylko o tym, z tą różnorodnością to jest tak, że to nie jest tak, że ktoś jest gotowy albo nie jest gotowy, ono po prostu jest. No to możecie, to tak jak z pogodą, nie? Można nie być gotowym na deszcz, ale on i tak przyjdzie, nie? W związku z pierwszym to się nie ma co szczypać, tylko trzeba po prostu zauważyć, że pada i albo rozpiąć parasol, albo złapać deszczówkę i potem ją do czegoś wykorzystać i tak samo robimy z różnorodnością. Ona po prostu jest. I ja bym się chciała z Wami podzielić dzisiaj, wiem, że mam strasznie mało czasu, a ja mam bardzo dużo rzeczy, o których bym Wam chciała opowiedzieć. I tak jak Magda mówiła, to ja jestem rzeczywiście prawnikiem, takim, co to się zajmuje prawem antydyskryminacyjnym, antymobbingowym. Jestem taką panią w garniturze, nie? Która przychodzi i prowadzi postępowania wyjaśniające o mobbing i tam rozstawia ludzi po kątach jak trzeba i pisze procedury w organizacjach antymobbingowych, antydyskryminacyjnych. Robi jakieś audyty, skaningi i strasznie dużo wrzeszczy na zarządy, że znowu czegoś nie zrobili, a mają obowiązek. Ale tak naprawdę to i się zajmuję tymi kwestiami związanymi z molestowaniem seksualnym, więc to są takie twarde rzeczy, ale mnie najbardziej kręci ta perspektywa człowieka w organizacji. Stąd ten cały kawałek o różnorodności, ale też o prawach człowieka się tym zajmuję naprawdę od ćwierć wieku. I tak jak Magda mówiłaś o tych samorządach, to przyszło mi do głowy, że ja po tych dzisiejszych zajęciach to Wam będę mogła dużo rzeczy już wysłać, bo myślę, że w tym tygodniu uda się w końcu trochę tam, żeśmy się przeciągnęli w projekcie, ale wychodzi już podręcznik o prawach człowieka w samorządzie, o standardach praw człowieka i to będzie bardzo fajna rzecz, bo to jest nie tylko taka formalna, jak budować strategię, mierzyć, ważyć i tak dalej, ale też takie fajne inspiratory. I to sobie też można przeszczepić do organizacji w zasadzie jeden do jednego. Bardzo fajna książka, gdzie pisał też profesor Bodnar, gdzie mamy też wystąpienie szefa Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Natomiast tam piszą też ludzie, którzy to z pasją robią. I to zaraz wyjdzie, będzie online'owo, to jest na Creative Commons, więc będziecie się tym mogły dzielić i wykorzystywać. To jest jedna rzecz, która się zaraz pojawi. Nie wiem, czy ja mogę o tym powiedzieć głośno, ale chciałam powiedzieć, to się nie nagrywa, w razie czego się wyprę, właśnie sam zrobić. Za chwilę będzie też wydawana taka... To nie jest manual, to nie jest poradnik, to jest raczej zbiór inspiracji. My pracujemy z różnymi takimi dużymi organizacjami biznesowymi, które nam pomagają, udostępniają też swoich ekspertów. Robimy manual o tym, w jaki sposób organizacja może podejść do transpłciowości i niebinarności swoich pracowników. Bo coraz częściej nam się zdarza, że osoby, które są transpłciowe albo niebinarne w pracy, nam o tym mówią, a my wtedy głupiejemy i nie wiemy, co mam zrobić. Tak? To znaczy, co to oznacza, jakich zaimków ten człowiek używa, z jakim imieniem ja mam do niego mówić, do jakiej toalety on ma sikać. Nie? I to są takie kwestie i my po prostu, nas to paraliżuje, nie potrafimy sobie z tym poradzić, więc zaraz będzie manual, który nam trochę w tym pomoże. Już jest taki poradnik od D&I na rynku, który opracowaliśmy z różnymi organizacjami biznesowymi. To też była super przygoda, taka bardzo turkusowa. W zeszłym roku i tam jest i Lotte Wedel, i IKEA, i BNP, i AstraZeneca, i CD Projekt, więc NetGuru bardzo fajne teksty nam przecież napisał, ONG, Artur Nowak-Gosławski, kapitalny tekst o przywództwie. Więc to są takie rzeczy, które się w turkus wpisują mega i to po prostu to jest ta sama linia myślenia i serce bije dokładnie w tą samą stronę. Więc ja w ogóle mam takie wrażenie, że to D&I, Diversity and Inclusion, jest w samym środku tego myślenia turkusowego, że to jest ten taki punkt, który spaja myślenie o turkusie, bo za przeproszeniem i wam, i nam jest jakby wspólna taka godność człowieka, nie? Żeby był człowiek w pracy, żeby ten biznes widział człowieka i nam też o to chodzi w D&I. Więc to jest moim zdaniem, to jest o tym samym tak naprawdę. Ja miałam taki pomysł po spotkaniu z Magdą i z Andrzejem kilka tygodni temu, z Marcinem też, na to dzisiejsze spotkanie.
nie żeby wam poopowiadać, dlatego trochę mnie rozłożył komentarz Rafała i Aleksandry, że będziecie na słuchu, bo ja to chciałam was dzisiaj zaprosić do tego, żeby trochę doświadczyć tej różnorodności, nie? Żeby nie, bo jak mamy o tym opowiedzieć? To trzeba przeżyć, tego trzeba dotknąć na sobie, bo jak tego się nie dotknie, no to my nie zrozumiemy, o co chodzi. Więc taki miałam pomysł na dzisiaj, ale też możemy oczywiście mówić o statystykach, o danych, że to się po prostu biznesowo kalkuluje. My wiemy, że tak jest. My wiemy, że tak jest i że ludziom się lepiej pracuje, ale was nie muszę o tym przekonać, bo wy dokładnie wiecie, że turkus się przekłada na pieniądz, nie? Po prostu też, więc to jest też taki mocny argument, jeżeli trzeba to gdzieś, przepraszam, sprzedać na zewnątrz, żeby ktoś uwierzył, że warto ten wysiłek podjąć. My to argumentujemy taką triadą: human case, czyli jak człowiek się w tym odnajduje, legal case, to znaczy, że wypełniamy przy okazji obowiązek prawny, i business case, to znaczy, że jeszcze z tego będzie kasa na koniec. Nie? I taka triada argumentacyjna nam się dobrze sprawdza, jak to chcemy sprzedać gdzieś w jakimś dużym zarządzie, czy u jakiegoś dużego klienta. Ale pytanie jest takie, bo ja tu gadam i gadam, ale mnie chodzi o to, żebyście wy też dzisiaj dostały i dostali coś, co spowoduje, że wy się zakochacie w tym DNA-ju. To nie chodzi o to, żeby sobie poznać liczby i statystyki, nie, tylko żeby się zakochać w DNA-ju. Więc chciałam się zapytać, co by było wam potrzebne dzisiaj, może macie jakieś marzenie dotyczące tego dzisiejszego spotkania, żeby właśnie z taką miłością do DNA wyjść. No i zabiła Sadowska spotkanie. Ja zadałaś pytanie, jeżeli po pytaniu jest cisza, to dobrze, to znaczy, że proces myślowy zaczął wchodzić. Tak, że reflektujemy. Ja dla siebie, słuchaj, dzisiaj tak sobie pomyślałam, że ja w swojej pracy taką pierwszą jaskółką, tak, że jest jakaś różnorodność i że w ogóle coś się zmienia, to w jednej z branż, w której pracuję, to jest to, że się pojawiają kobiety w rolach, które do tej pory były zarezerwowane dla mężczyzn. No i nagle się okazuje, że pisząc materiał szkoleniowy na przykład, albo pisząc jakiekolwiek maile, jeżeli chcę odzwierciedlić no, też moją uważność na to, że ludzie są różni i mają różnie, nawet zamykając się w tych dwóch podstawowych płciach, no to już muszę uważać, tak, żeby nie pisać z męskimi końcówkami, tylko jednak rozgraniczać tak, że panie i panowie, i przynajmniej tutaj się mocno pilnuję w tym względzie. I też jestem po prostu ciekawa w ogóle, czym tak naprawdę jest ta różnorodność, nawet może mniej od strony prawnej, bo no ja na to jakby nie robię w tym, tak? Natomiast rzeczywiście od takiej strony budowania zespołów, które są różnorodne, które są zbudowane z ludzi, którzy są też z różnych krajów, różnej płci, z różną otwartością, z różną taką, nie wiem, z różnym poczuciem humoru chociażby. No i też gdzieś tam w tle, co ostatnio też widzę, że zespoły polskie na przykład, jeżeli pracują międzynarodowo i w zespole międzynarodowym są osoby, które, no tak jak się widzimy w okienku, to tak i po imieniu, to tak nie do końca wiadomo właśnie, jak one się identyfikują i jakiej są płci, kim są i z czego wyrosły i co tak naprawdę jest dla nich ważne, no to jak działać i jak te osoby tak naprawdę włączać, jak siebie włączać w ten proces współpracy, no tak, żeby też nikogo nie skrzywdzić, też nieumyślnie, tak, no bo brak wiedzy to jest jedno, natomiast brak też takiego modus operandi codziennego to jest też coś zupełnie innego. I myślę, że to jest dla mnie coś takiego, czego chciałabym się w miarę jakby szybko nauczyć, takich przynajmniej podstawowych zasad, na co być uważną i jak to obsługiwać. Dobra, super. Ja tylko powiem, że panie i panowie, jak piszemy, to nie jest włączające. Ale to tak tylko... To idąc za tym i podłączając się do tego, co Gosia, żeby też syntetyzować, to też ten modus operandi, tak? Bo to jest jakby jeden kawałek, i drugi kawałek to jest takie oswajanie tematu, tak? I myślę, że w Polsce jeszcze ten temat w ogóle różnorodności jest mocno nieoswojony, nie mówi się o tym. Jakoś ja mam taką przestrzeń.
Ja dużo bardziej, nie wiem, 20 parę lat temu pracując we Włoszech, spotkałam się z tym, że tam to było już takie normalne. Może nie w zespołach, ale przynajmniej wśród przyjaciół było to dużo bardziej normalne. A u nas to zupełnie jeszcze nie było i ciągle u nas nie jest w Polsce. Nie? I takie, czyli jak trochę oswoić ten temat, potrafić mówić o nim i potem modus operandi takie, żeby te osoby faktycznie włączać, żeby tą różnorodność włączyć, może tak. Ja się podłączam od razu do tego, co mówi Paulina. Dla mnie oswojenie tematu, otwarcie w ogóle tematu na przestrzeni, nie wiem, firmy, tak żeby ten temat nie został spłycony, jak go otwierać, z kim go otwierać, jak go w ogóle wprowadzić, to jest dla mnie wyzwanie, żeby nie było okej, to zróbmy parytety albo coś tam. Więc no właśnie, jak ten temat otwierać, jak go oswajać, jak pokazywać jego zasoby, to jest dla mnie taka rzecz, którą chciałabym się nauczyć, nie? Jak w ogóle zapraszać ten temat do organizacji. Mhm. Okej. Okay. Słuchajcie, to ja sobie też myślę o tym, że to są ważne potrzeby i też takie bardzo konkretne, techniczne też umiejętności, nie? Które warto by było podjąć i które warto by było sobie oswoić. No dobra, a jak u panów? Mnie ciekawi taka rzecz, dwie właściwie rzeczy. Pierwsza, może trochę prowokacyjnie zapytam, jak nie wylać dziecka z kąpielą? Czyli jak, swojego doświadczenia oczywiście, tak, bo nie chodzi mi o wiedzę książkową i raczej bardziej się nastawiam na właśnie taki human experience niż transfer wiedzy. Nie wiem, czy wprowadzać te dobre słowa, ale jak żyć tą różnorodnością, czy jak ją akceptować, jakkolwiek to sobie znowu tam nazwiemy, z jednej strony, a z drugiej strony mieć do tego też pewien taki zdrowy dystans, tak? W takim sensie, żeby ta różnorodność, trochę jak ten turkus, tak? To, co powiedział Andrzej, nie taki turkus różowy, jak się wszystkim wydaje, bo ja mam takie wrażenie, że ludzie generalnie, i to się na korporacje też przekłada i na startupy, dostają takiego fioła, tak? Są takie okresowe fioły, tak? Czyli w takim sensie, że jest jakiś boom na coś i to idzie do ekstremu, tak? Nie można jakby tego wprowadzać w takim zrównoważonym rozwoju, tylko trzeba do ekstremu wprowadzać, tak? Potem jest ekstremum w drugą stronę zwykle, tak? To znowu jest i znowu do ekstremu trzeba, nie? A ja bym chciał taką różnorodność zrównoważoną. O, i jak to robić? To po pierwsze. A po drugie, czy ty się spotkałaś, Dominika? A jeżeli tak, to jakie są twoje doświadczenia? Różnorodność, a nie wiem, jak to określić, bo może powiem, jakby z moich doświadczeń na przykład pewnego rodzaju, nie wiem, czy warsztaty, czy nawet praktyki bym to nazwał, typu mindfulness, tak? Nie chciałbym jakby, żebyśmy się do samego mindfulnessa zawężali, a bardzo mocno pomagają w internalizacji jakby tej różnorodności, akceptacji, otwarciu się, w ogóle jakby empatia dla mnie jest kluczem tutaj w pierwszej kolejności, więc wszystkiego rodzaju jakby techniki, praktyki rozwijające empatię wydaje mi się, że będą pomagały. I jak to z swojego doświadczenia, tak, czy nie, jak ewentualnie i wydaje mi się znowu, to stawiam jakąś taką hipotezę do weryfikacji przez ciebie, że nie wiedza taka, przyjdzie ktoś z PowerPointem i opowiada, okej, bo teraz prawnie to jest tak to wygląda i takie są przepisy, tylko przyjdzie ktoś i powie, słuchajcie, jakby możemy tak się zorganizować, żeby się nie oceniać, możemy, nie wiem, zwiększyć swoją empatię i tak dalej, nie? I to jest trochę z innej strony podejście. I to mnie bardzo ciekawi. Dobra. Dzięki. Giovanni, a u ciebie jak? No więc, jestem pół Włochem, pół Polakiem, więc żyłem już wewnętrznie tą
różnorodność i tworzyłem załogę też łosko-polską i widzę, że to jest bogactwo, szczególnie jeśli się wybierają turkusowi ludzie, więc na przykład przedwczoraj we Włoszech było święto narodowe, więc musieliśmy zdecydować, czy się pracuje, czy nie tutaj w Warszawie. No to Polacy się dowiedzieli, że na przykład może wyglądać drobna sprawa, ale przypływają różne informacje i je przetrawiamy i trzeba decydować. I zawsze się decyduje spokojnie. Więc postanowiliśmy przedwczoraj, że będziemy pracować w Polsce, pomimo że nasz target był na urlopie w Italii w poniedziałek. Więc ja go widzę codziennie i różnorodność może być bogactwo. Jak powiedziałem, trzeba wybierać odpowiednie ludzi. Pewnie. Z odpowiednim mindsetem, a przede wszystkim z sercem z lewej strony i z prostym kręgosłupem, nie? Okej. Okay. Andrzej, a ty coś powiesz nam? Nie wiem, czy jesteś jeszcze, nie? Dobra. Tak, właśnie widzę. Widzę, że Aleksandra z Rafałem są na nasłuchu, więc pewnie nie mają też możliwości, żeby w komentarzach napisać, a w każdym razie nie widzę. Dobra, to ja sobie myślę tak, słuchajcie, żebyśmy jeszcze, sobie tak... Jeszcze nam się tak, Ania jeszcze dołączyła. Ania, nie? No właśnie chyba widzę, że tu Ania jest. Ania? Dzień dobry, jestem. Dobrze. Super, a co byś chciała dzisiaj dostać? Wiesz co, najlepiej to nagranie tego spotkania, ponieważ nie mogłam uczestniczyć w całości i to najbardziej by mnie interesowało, żeby rzeczywiście sobie go odtworzyć i przesłuchać się w tej dyskusji. To takie moje życzenie. Dobra, słuchajcie, to ja mam taki pomysł, bo też słyszę, że potrzebujecie bardzo takich technicznych, konkretnych rzeczy, tak? Gdzie jest granica, jak wprowadzać, od czego zacząć, co zrobić, jak zająć się mindsetem ludzi, też taką wrażliwością, empatią, no bo ta różnorodność to nie są tylko procedury, no oczywiście też, no bo to gdzieś trzeba sproceduryzować na pewnym etapie, ale to przede wszystkim jest człowiek z jego właśnie wrażliwością i empatią i podejściem do drugiego człowieka. Ja mam taką dla Was propozycję, tak? No bo tutaj nam się przewija takie myślenie, no dobra, no to do jakiego stopnia tą różnorodność wprowadzać, jak ona przyjdzie. I ja w ogóle, ja myślę o tym zupełnie inaczej, bo ja uważam, że ona już jest. No i chciałam Was zaprosić do tego, żebyśmy sobie popatrzyli na tę różnorodność, chociażby w tym naszym mikroteamie, który się tutaj nam dzisiaj na śniadaniu zameldował. Jakbyście sobie tak wzięli swoją dłoń, macie 5 palców, nie? Znaczy zasadniczo, normatywnie powinniśmy mieć 5, różnie to bywa, ale jakbyście tak sobie popatrzyli na tę dłoń i sobie pomyśleli, dobra, w każdy z tych palców wpiszę sobie jakąś grupę, z którą ja się utożsamiam, do której mnie jest blisko. Jak myślę sobie, wiem, że to takie głupie pytanie, bo jesteśmy w pandemii, tutaj wojna, a ja wam zadaję pytanie, kim ty jesteś? No, tak, żeby się na moment zatrzymać, bo o tym jest różnorodność. Różnorodność jest o naszej tożsamości. I takie podstawowe pytanie, jakie sobie zadajemy, to jest, kim ty jesteś człowieku na co dzień, nie tylko w pracy, ale w ogóle, bo ty tej tożsamości nie zostawiasz za drzwiami wchodząc do roboty. Ty dalej jesteś tym samym człowiekiem, możesz niektóre role sobie zepchnąć na dalszy plan, żeby swoją produktywność uruchomić, tak, ale dalej jesteś tym samym człowiekiem. No to sobie wybierzcie. 5 takich grup, czy 5 takich ról, w których funkcjonujecie. Kim jesteś? 5 musi być, przynajmniej, nie? Jak będzie więcej, to dobrze, ale słuchajcie, żeby te 5 wygenerować z siebie jakoś. Dacie radę? Macie?
Dobra, słuchajcie, to teraz tak. Wysyłam wam w czacie linka do głosowania. My tego nie będziemy ujawniać, nie? Bo to się wszystko nagrywa. Więc absolutnie nie będziemy tego ujawniać, ale na takiej, w takiej bezpiecznej formule wchodzicie sobie do takiego do Mentimetra i tam można zagłosować na bardzo różne grupy. Chodzi o to, żeby zagłosować na takie grupy, z którymi możecie w jakiś sposób połączyć czy zlinkować te, o których pomyśleliście czy pomyślałyście, że są dla was ważne, z którymi wy się utożsamiacie. Działa, otwiera się? Działa, działa. Dobra, to teraz chwilę na myślenie, to głosujcie. I też pięć? Wszystkie te, które możesz podlinkować pod te grupy, czy w takie, w których zawiera się ta grupa, o której sobie pomyślałeś. I też nie trzeba będzie mówić, co się zaznaczało. To jest taki bezpieczny kawałek dla was. Taki moment nad, takiego pomyślenia nad sobą, nie? Nad moimi priorytetami na dzisiaj. Już? No dobra. Słuchajcie, no to teraz tak. Ja wam to pokażę. Co mam wam nie pokazać? Bardzo proszę. I zobaczcie. I my jesteśmy w mikrogrupie. My nie musimy szukać żadnej różnorodności. Ta różnorodność już jest. Zobaczcie, jak my mamy różnie. Tutaj, w takim małym zespole. Że dla większości z nas rodzicielstwo, praca, tak, jest super. Ale na przykład styl życia, pokoleniowość, status rodzinny, czy grupa ryzyka COVID-19, czy przywiązanie do pracy stacjonarnej, to dla nikogo nie jest ważne. Dla niektórych przyjaciele, dla niektórych płeć, dla niektórych wolontariat, status pożyczny. Zobaczcie, ile nas różni, nie? I to nie jest tak, że trzeba szukać tej różnorodności. Wy ją już macie. I na pewno jest tak, że ludzie, z którymi pracujecie w organizacji, oni też są różnorodni. To nie musi być taka różnorodność, która będzie zamknięta w takich przesłankach, które są czy ujęte w kodeksie pracy, tak, czy w jakiejś karcie praw podstawowych. Ta różnorodność może być z wielu różnych przyczyn. My mamy po prostu różnie. I teraz na co to się przekłada? Wybierzcie sobie, nie wiem, czy wy widzicie, co tam jest napisane, te wszystkie małe literki, mam nadzieję, że tak. Wybierzcie sobie jakąś kategorię spośród tych, których nie zaznaczyłyście, czy nie zaznaczyliście w swoich grupach, a którą tutaj widzicie. Macie? Jedną taką. Ja mam. No dobra. I pomyślcie sobie teraz o tym, że ta kategoria wchodzi na stałe do waszego życia. Jest nowa dla was. Ale że zaczyna być obecna w waszym życiu. I staje się dla was bardzo ważna. I teraz na co ona się będzie przekładać? To znaczy, pomyślcie sobie, jak zmieni się wasz zwyczajny dzień, taki codzienny, a wasze zwyczaje, jak się zmienią, relacje rodzinne, na co to wpłynie w takiej waszej przestrzeni pracowej, może będziecie chcieli też fizycznie sobie taką przestrzeń zmodyfikować. Może to też wpłynie na to, gdzie pracujecie. Jak spędzacie czas wolny.
z kim się spotykacie. Co jest dla Was ważne w pracy, ale też w takim życiu codziennym. I teraz słuchajcie, wyobrażając sobie, że jesteście, że ta kategoria dalej jest ważna w Waszym życiu, tak, że trochę Wam się to życie zmieniło. Ja zachęcam Was do tego, żebyśmy sobie zrobili kolejny krok w takim naszym patrzeniu na różnorodność i włożę Wam w czat teraz, dlatego się tak wieszam, bo obsługuję tutaj technicznie różne rzeczy. W czacie widzicie link do Jamboarda. Jakbyście sobie tam mogły i mogli wejść. Do tego Jamboarda. Tam widzicie schody. No i teraz o co chodzi? Ja Wam będę Wam czytać różne sytuacje z takiego życia codziennego w Waszej organizacji. I teraz za każdym razem, jak możecie odpowiedzieć twierdząco, to i znaczy powiedzieć tak, ta sytuacja mnie dotyczy, to tu zobaczcie, macie nie wiem, czy wy widzicie tę strzałkę, którą ja macham. U góry na tym panelu z tymi ikonkami, u góry po lewej stronie macie pióro czy tam markery, jak sobie rozwiniecie tę strzałkę. Chodzi mi o to, żeby każdy i każda z Was sobie wziął jakiś kolorek, czy jakiś marker, czy pióro. Zobaczcie, czy możecie taką kropkę sobie narysować. O, mam napisane, że ja. Zobaczcie, ja sobie rysuję kropkę. Chodzi o to, żeby każdy i każda z Was mógł sobie coś zaznaczyć, jakby swoje miejsce. Zobaczcie, czy Wam to działa. Dobra, to już widzę, że rysujecie. Kolorki też sobie można zmieniać. Dajcie radę? O, ekstra. No i działa. Jakby komuś się coś uśliznęło, to druga ikonka to jest gumeczka. Można sobie wytrzeć, jeżeli człowiek coś tam maznął, a nie chce, żeby to było. Teraz o co chodzi? Zobaczcie. Ja będę czytać różne kategorie, czy różne sytuacje codzienne, a Wy będąc mając w głowie to, że jesteśmy trochę inni, mamy nowe kategorie, coś innego jest dla nas ważne w pracy niż było do tej pory, jeśli możecie odpowiedzieć twierdząco, to robicie taki skok na schody. Potem ja dalej czytam różne kategorie, jak możecie powiedzieć tak, to spinamy się po tych schodkach. Okay? Tylko ważne jest to, żeby to zaznaczać wizualnie i graficznie. No dobra, gotowi, gotowe. Ja to sobie muszę zrobić podgląd nawet, żebym widziała Wasze mikroprzekazy, tak czy nie? Dobra, wiemy, co robimy? Tak. Dobra, ekstra. Słuchajcie, to ja czytam, a Wy podejmujecie sami decyzję, czy możecie sobie taki skok na tych schodkach wykonać, dobra? Uwaga, w tej Waszej nowej roli z tą Waszą nową kategorią możesz bez przeszkód dojechać do pracy. W pracy możesz zjeść, jeżeli jesteś głodny czy głodna. Możesz skorzystać z właściwej toalety, jeżeli tego potrzebujesz. Jeśli potrzebujesz, to możesz w pracy odpocząć. Nie obawiasz się o swoje bezpieczeństwo fizyczne. Nie obawiasz się, że inni będą o tobie plotkować. Wiesz, że jeżeli będziesz potrzebować pomocy, to ktoś tobie pomoże. Nie obawiasz się o swoją przyszłość w pracy. Nie czujesz się oceniany za to, kim jesteś. Czy oceniana. Dobrze się czujesz z ludźmi, z którymi pracujesz. Czujesz, że macie podobne wartości. Możesz w pracy nawiązać bliskie relacje. Czujesz się w pracy szanowany, szanowana. A sposób, w jaki ludzie się zwracają do ciebie, ci odpowiada. Wiesz, że twoje zdanie będzie brane pod uwagę. Masz wpływ na to, jaka atmosfera panuje w pracy.
czujesz, że możesz się rozwijać i jesteś motywowana, żeby pozyskiwać nowe kompetencje. Okej. To zobaczcie, gdzie jesteście na tych schodkach, jak wysoko doszłyście, jak wysoko doszliście, ale też zobaczcie, że mamy tutaj różnie. Nie wszyscy doszli do końca. Część osób się zatrzymała na określonym stopniu. Możecie napisać na tej planszy, ile stopni udało wam się pokonać, ile schodków zrobiliście. Tam jest od dołu druga ikonka, pole tekstowe, albo można sobie po prostu takim piórem czy mazaczkiem, o właśnie. Okej, tu mamy 11. 10. Tu, że żaden schodek się nie udał. 13 schodków. Dobra. Słuchajcie, kto chce, to pisze. To zobaczcie, też 10. Mamy różnie, jeżeli chodzi o takie możliwości udziału, uczestniczenia w takich sytuacjach codziennych w organizacji 11 ekstra. Powiedzcie mi, jakie schodki sprawiały wam kłopot w takim sensie, przy jakich pytaniach nie udało się zrobić tego kroku do przodu? Nie musicie mówić, w jakiej roli byliście, nie tylko co było taką trudnością dla was. Które sytuacje was powstrzymywały? Pamiętacie, co to były za sytuacje? U mnie było niebycie ocenianym sytuacja. I wtedy nie mogłeś. Bo jak to brałam w stosunku do tej nowej wartości, którą bym zaimplementowała w swoim... I miałam taki dylemat, czy ta nowa wartość nie stałaby w jakoś w sprzeczności ze środowiskiem pracy, czy jakby moje cele wynikające z nowej wartości byłyby zbieżne z celami organizacji na przykład, nie? Dobra, słuchajcie, to się, ponieważ to się nagrywa, to ja nam to też pokażę, dobra, żeby osoby, które będą oglądać, wiedziały, o co chodzi. Dobra, czyli potrzeba nie bycie ocenianym, to czy moje wartości się wpisują w organizację, gdzie jeszcze mieliśmy kłopot, gdzie nie mogliśmy zrobić tego kroczku do przodu. Ja paradoksalnie powiem, że jakby dla mnie to jest taka sytuacja, w której ja w ogóle nawet nie jestem w stanie zabrać głosu, a nie obsłużyć tego ćwiczenia, bo po prostu zanim ja zdążyłam sobie tam coś wybrać, tak, oswoić się z narzędziem, potem się okazało, że ten sam kolor, bo liczba kolorów wydaje mi się ograniczona, że ten sam kolor jakby tak jest u kilku osób, więc jeszcze trzeba właśnie pomyśleć, czy to robić tą kreską, czy rysować kółko, czy jakiegoś, nie wiem, zająca, czy cokolwiek innego. W związku z tym jak gdyby wypadłam, tak, z obiegu i miałam takie poczucie, że fajnie mi się obserwuje jak inni, biorę dla siebie jakąś minimalną wartość z tego ćwiczenia, natomiast nie wiem, czy będę potrafiła je odtworzyć, jak gdyby, żeby sobie je na przykład zrobić na papierze, tak, i potem słuchając chociażby nagrania, żeby zobaczyć jak u mnie, tak, czyli trochę takie, dostałam takie sama dla siebie taką informację, no okej, twoje wykluczenie cyfrowe po prostu jest na takim poziomie, że no nie jesteś w stanie uczestniczyć jakby online, tak, w robieniu pewnego wydarzenia. I tak sobie myślę, że pocieszam się, że nie jestem jedyną osobą na świecie, która może mieć taką barierę. Ale to też jest super ważne, o czym mówisz, Małgosia, nie? No bo to też jest nasza różnorodność, że my możemy po prostu mieć różnie, jeżeli chodzi o narzędzia cyfrowe, nie? I też robimy sobie na co dzień założenia, tak jak ja tutaj zrobiłam założenie, nie? I to może się okazać, że jest absolutnie nieprawidłowe,
dlatego że są osoby, które na przykład potrzebują większej uważności, większego czasu albo innego działania, żeby móc w pełni uczestniczyć w życiu organizacji, czy w planowaniu różnych rzeczy. No i o tym to też jest to ćwiczenie, nie? Więc dostępność, mówicie o dostępności, mówicie o ocenianiu, mówicie o spójności takich wartości. A powiedzcie mi, bo to już Małgosia zaczynała trochę o tym mówić, jakie miałyście, czy mieliście odczucia, widząc, że idziemy razem w grupie, nie? Że ludzie się tak zaznaczają na tych schodkach, że wszyscy robimy te kroki do przodu. Coś to dla was oznaczało w tym konkretnym ćwiczeniu? To było raźniej wchodzić po tych schodkach. Pewnie, natomiast miałam właśnie takie zastanowienie, że trochę nas mało jak na tych, którzy jesteśmy. Czy aby wszyscy wędrujemy po schodkach? Czy może jest tak, że ktoś został z tyłu? Rozglądaliście się, jak tam u innych? Czy idziecie sami, czy inni nadążają, czy biegniecie razem w peletonie? Czy jest tak, że idziemy sztamą, czy idziemy ławą po prostu po tych schodkach? Mieliście takie refleksje odnośnie tego, gdzie są inni? Ja miałam taką, nie wiem, czy jestem wyciszona, czy nie, miałam taką refleksję, że gdzieś tam mi się zagubił jakiś schodek i potem wskakiwałam o jeden do przodu, nie? I mówię, o kurczę, coś tutaj źle zrobiłam, bo wszyscy są na to pytanie odpowiadają i wskakują na schodek za mną, a ja tutaj już jestem schodek do przodu, więc coś pomyliłam, nie? I gdzieś tam pojawił mi się taki poczucie stresu, że coś pomyliłam, nie? Nie idę równo z grupą. To też zarządzanie talentami, nie? No dobra, ja miałam słuchajcie. Też takie, a propos tego pytania, ja miałam też takie, że chociaż sama byłam kompletnym nieogarem w tych schodkach, to miałam taką niesamowitą frajdę w patrzeniu, że ojej, jak fajnie, o, a tutaj ten niebieski szlaczek to już tam właśnie sobie wskoczył, a tutaj widzę te kropki żółte, to one tak rosną, czyli nie wiem, może rośnie pewność siebie albo taka świadomość ścieżki. Tak się przyglądałam temu naprawdę z dużym zachwytem. Ja miałam gdzieś taką lekką frustrację, że to jest cyfrowe, że nie robimy tego fizycznie, bo wtedy jakoś łatwiej zobaczyć ludzi za kreseczką. Pewnie, że tak, bo to w realu jest zupełnie inaczej, zwłaszcza jak jest tak, że słuchajcie, czasem jest tak, że się trzymamy za ręce, nie? I wtedy te osoby, które szybciej idą do przodu, nas ciągną za sobą i to też jest fizycznie odczuwalne, to jest zupełnie inna emocja. Natomiast jakbyśmy się mogli i mogły cofnąć do tych sytuacji, o których było to ćwiczenie, czy one były jakieś szczególne, te, które ja wam czytałam? Czy ono było jakieś, nie wiem, wymyślne, jakieś szczególne, nieprzystające do rzeczywistości, a może przeciwnie, one były zwykłe, codzienne, jakie macie odczucia? Dla mnie szczególną sytuacją była toaleta. Tam to pytanie, czy będę mogła skorzystać z odpowiedniej dla mnie toalety, jakoś tak to brzmiało pytanie. I to było takie pytanie, które mnie zatrzymało, bo się zastanawiałam, jakby, że nigdy nie miałam z tym problemu, więc jakoś tak... Zatrzymałam się nad tym pytaniem, nie? Że ono mi się wydawało takie jakby nieprzystające do mojej rzeczywistości, mojej po prostu indywidualnej. Tak, toaleta jest wyzwaniem, zwłaszcza jak jesteś osobą z niepełnosprawnością ruchową, albo jesteś osobą, która jest osobą niebinarną czy transpłciową, nie? I musisz, i chce ci się siku w pracy. I teraz co masz zrobić, nie? Do której toalety masz pójść? A czy będziesz tam sama, czy ktoś będzie z tobą. A jak u innych, słuchajcie, w kontekście tych sytuacji? Ja sobie pomyślałam, że to są takie sytuacje, w których najfajniej by było w organizacjach, żebyśmy mieli przestrzeń wszyscy podobną, a że pewnie wyjdzie różnie, nie? Że taka dostępność tych elementów, o których mówiłaś, już zaczynając właśnie od toalety, to jest taki basic. No pewnie. I fajnie by było, jakby tak, nie wiem, ktoś w organizacji zrobić takie ćwiczenie i takie pytanie zadać.
to miarą umiejętności włączania i zadbania o wszystkich byłoby to, że wszyscy by poszli tą ławą. Tak, i nikt by nie został na końcu. Słuchajcie, te sytuacje, one są zbudowane, czy zostały zbudowane na kanwie potrzeb Maslowa. Tam były przecież i potrzeby takie fizjologiczne, i potrzeba bezpieczeństwa, miłości, relacji, szacunku, potrzeba rozwoju. Czyli tak naprawdę mieliśmy cały przekrój potrzeb człowieka, z którymi on też wchodzi do tej organizacji. I zobaczcie, te potrzeby, one były bardzo różne właśnie w zależności od tego, jaką sobie przyjęliśmy, czy przyjęłyśmy, czy cechę, czy kategorię, w którą w danym momencie się wpisałyśmy. I oczywiście jest tak, że ponieważ ona nie musiała być nasza, tak, no bo zadanie w ćwiczeniu było takie, wybierz tę, której nie zaznaczyłeś, która jest tobie obca, z dwóch powodów. Po pierwsze, żebyśmy nie pracowali na naszym, na sobie, no bo jesteśmy wolni, nie jesteśmy w takiej grupie, która może niekoniecznie się ze sobą dobrze zna, jest zintegrowana, to się mało tego wszystko nagrywa, więc dlatego nie pracowaliśmy na swoim, ale pracowaliśmy właśnie na takiej kategorii, którą sobie przyjęliśmy, co do której możemy mieć jakąś wiedzę, ale nie musimy, tak samo jak mamy, ale nie musimy mieć wiedzę dotyczącą potrzeb osób, które taką kategorię mają. To jest taka sytuacja, kiedy państwo opracowuje strategię dla migrantów i na sali nie ma ani jednego migranta, tak? Czy opracowujemy rozwiązanie dla osób z niepełnosprawnościami, tylko ich nie zapytamy o to, czego oni w tym momencie potrzebują. I to jest trochę takie poczucie, że się poruszam po omacku, tak, że próbuję sobie wyobrazić, jakie moje potrzeby tutaj mogą być ważne. Czy ja wiem, czy mam zrobić ten kroczek do przodu, czy mnie się, znowu strategia na misie, tak, mi się wydaje, że to tak będzie, ale to też jest fajne odczucie, nie? Że ja po prostu w pewnym momencie mówię, nie wiem, co ta toaleta dla mnie będzie znaczyć w tym momencie, nie wiem, czy ja się będę czuć bezpiecznie w pracy, nie wiem, czy ludzie mnie nie będą oceniać i o mnie plotkować. To też jest taki moment na refleksję, że ja nie mam wiedzy, jak się będą czuły osoby, które są rzeczywiście w tej kategorii, którą ja sobie wybrałam, czy wybrałam. No dobra, słuchajcie, a czego potrzebowaliście, czy potrzebowałyście w tych momentach, zwłaszcza kiedy nie mogliście, czy nie mogłyście zrobić tego kroku do przodu, żeby ten krok zrobić? Co by wam wtedy było potrzebne? Ze strony drugiego człowieka, ze strony organizacji, to jak chcecie. Pamiętacie? Ja mam taką refleksję, że w tych pytaniach mamy też duży wpływ, tak? Oczywiście przychodzimy do organizacji i nie mamy na to wpływu, jaką dostaniemy toaletę, czy ona jest wyposażona dla osoby niepełnosprawnej, czy nie. Natomiast zawsze mamy wpływ, czy jakby w pewnym zakresie przynajmniej, tak? Czy zakomunikujemy to, czy będziemy komunikować swoje potrzeby. Czy wybierzemy taką czy inną organizację, czy już przy rekrutacji będziemy zwracać uwagę, tak, na pewne rzeczy, a na niektóre, tak jak na przykład w tym plotkowaniu, mam taką refleksję, okej, jakby ja nie mam wpływu, tak samo czy w pracy, czy w życiu osobistym, tak, ludzie będą plotkować, czy nie będą plotkować na mój temat, natomiast mam jakby duży wpływ na to, jak to na mnie wpłynie, tak? Czy ja pozwolę, żeby to w jakiś sposób naznaczało moje działania, czy po prostu powiem okej, no to jakby to jest ich sprawa, nie mój biznes, tak? Mhm. Więc ja osobiście, mnie taka refleksja nachodzi, że mam dużą sprawę. I przy tych pytaniach, które ja na przykład nie poszedłem do przodu, to jest znowu gdzieś tam mi uświadomiło, że okej, ja chcę czegoś nie dostaję i teraz czy winni są ludzie wokół mnie, a czy ja jestem winny, a może po prostu jest jakiś mismatch, tak? I trzeba gdzieś te potrzeby zaspokajać albo poza pracą kompletnie, tak? Albo totalnie jakiś inny sposób, nie? Nie próbować jakby na siłę uszczęśliwiać sobą, czy swoimi potrzebami innych z jednej strony, a z drugiej po prostu wziąć odpowiedzialność za zaspokojenie tych potrzeb. Tak jak to mówisz, Marcin, to też, bo ja też sobie myślę o tym pytaniu, w którym ja miałam problem ze wskoczeniem na schodek, nie? I też tutaj pojawiło się, Marcin, u ciebie ta
no, ta ambiwalencja, czy to ja jestem winny, czy to organizacja jest winna, nie, czy tam otoczenie, że ja tego nie mam, to ja tak myślę, że jakby i też to, czego ja bym potrzebowała, to właśnie potrzebowałabym sprawdzić, czy jakby moje, nie wiem, nowe wartości będą, no, czy one będą akceptowalne. I teraz tak sobie myślę, że to nie, chyba nie jest kwestia tego, kto jest winien, a kto nie, tylko na ile mamy przestrzeń, żeby się dogadać, nie? Na ile mamy stworzoną przestrzeń, żeby powiedzieć, żeby sprawdzić, żeby zweryfikować i żeby stworzyć umowę co do jakiegoś, jakiejś mojej potrzeby, którą odkryłam w sobie i którą chciałabym móc zaspokoić w miejscu, w którym jestem. Super, że o tym wspomniałaś, Magda, to jeżeli mogę jeszcze dodam do tego. I kluczem tu dla mnie, żeby móc w ogóle o tym rozmawiać, jest takie przyzwolenie na autentyczność. Sinek kiedyś mówił o takiej sytuacji, gdzie spotkał jednego faceta, który pracował w dwóch miejscach pracy. On się kompletnie inaczej zachowywał w jednym i drugim. I zapytał go z ciekawości, tak, dlaczego w tym miejscu się tak zachowujesz, a w innym się zachowujesz zupełnie inaczej. Mówi, bo w tym mogę być bardziej autentyczny niż w tamtym. Natomiast ta przyzwolenie z kolei na autentyczność, moim zdaniem, wymaga bardzo dużej takiej dojrzałości w kulturze organizacji. I od tego zaczyna się dialog teraz, tak? Bo jeżeli ja mogę być sobą, czy jakby może w większym procencie sobą, tak? Bo też bycie sobą to też jest jakby jakiś taki pewien słowo haczyk, tak? Bo nie jesteśmy jedną osobą, chociażby z racji tej, że przyjmujemy różne role, ale nie chcę w to wchodzić. I kiedy jakby mamy mniej tych masek, tak? Jest to przyzwolenie, tą autentyczność, to wtedy możemy szczerze porozmawiać o swoich potrzebach i zastanowić, okej, okay, nawet jeżeli w tej organizacji dana potrzeba z jakichś powodów nie jest spełniana i być może nie może być spełniana i być może to ma sens i to jest jakby okej, nie? To być może ja mogę znaleźć sobie inne drogi, inne ścieżki, nie? Tylko fajnie jest mieć przestrzeń, myślę, na to, żeby o tym rozmawiać bez jakiegoś takiego poczucia, że nie wiem, może mnie wywalą, tak, jeżeli ruszę ten temat, coś takiego. Małgosia, jesteś zmutowana. Sorry, przed chwilą się odmutowałam, ale już się zgasiło. Tak jak mówisz, to ja bym dorzuciła jeszcze taką, z mojej perspektywy, taką zupełnie bardzo, wydaje się, prozaiczną rzecz, a o której też bardzo często w organizacjach, jak jesteśmy w różnych rolach, zapominamy. Ja miałam trudność, która wynikała z tego, że nie za bardzo jak gdyby rozumiałam cel, nie za bardzo rozumiałam kontekst, brakowało mi po prostu informacji. W związku z tym kompletnie się nie umiałam w tym osadzić. Jak słuchałam tych pytań, tak i tak dalej, to one mi tak do końca nie rezonowały w mojej głowie, w moim świecie. I myślę sobie, że to jest taki efekt mrożący właśnie, że są takie osoby jak ja, które jak nie mają pokazanego kontekstu i nie mają powiedziane, słuchajcie, generalnie to chcemy dojść tam, bo to jest ten nasz fokus, to jest ten nasz cel, nie wiem, jakiś punkt na drodze, który chcemy, do którego chcemy wszyscy, tak, razem się tam z nim znaleźć, daj Boże, w tym samym momencie. Bo organizacja tego potrzebuje, czy zespół tego potrzebuje. No i jak ja nie mam tego kontekstu, no to ja po prostu stoję jakąś w piachu, albo no drepczę tam gdzieś, ale tak zazwyczaj, jeżeli mówimy o drepczącym tłumie, tak, to ja tak drepczę gdzieś na granicach tego tłumu, żeby w każdej chwili móc się wyautować. I to nie dlatego, że ktoś mnie chce wywalić z pracy, tak, czy z zespołu, tylko dlatego, że ja po prostu w pewnym momencie albo potrzebuję się przyjrzeć z dystansu, co się dzieje, czyli poszerzyć sobie tą perspektywę, tak, zrobić te 2-3 kroki do tyłu i zobaczyć to z zupełnie innej perspektywy. Więc myślę sobie o takim włączaniu i też angażowaniu ludzi,
No to właśnie bardzo mnie osobiście blokuje, jeżeli nie znam tego kontekstu, nie wiem po co to robimy, z jakiego powodu to robimy, jaka myśl za tym stoi. I potem tak jak mówicie Magda też, tak, i Marcin, i tak jak pisze już sobie Aleksandra, tak, że to jest ta potrzeba indywidualna moja, tak? Czyli ja, żeby dać wartość zespołowi i czuć, że tą wartość daję, w związku z tym mieć też nakarmione te potrzeby takie, jaka to ja jestem fajna i pożyteczna i przydatna, to ja potrzebuję znać ten kontekst. A często jednak nawet jako menadżerowie czy liderzy gdzieś tam w tych organizacjach tradycyjnie zarządzanych, no wrzucamy ludzi tak odtąd dotąd, tak, że oni nie wiedzą, co się zdarzy dalej. Czemu moim zdaniem prywatnym na przykład pracowanie w sprintach też jakby nie do końca sprzyja podniesieniu głowy i widzeniu tego szerszego kontekstu, więc tu też można, jak mówiłeś, Marcin, wylać dziecko z kąpielą czasami. Zobaczcie, że mówimy o efekcie, ale mówimy też o procesie. I Małgosia, to o czym ty mówisz, to jest też taki wymiar różnorodności, który dotyczy, bo jak my sobie myślimy o różnorodności, to oczywiście nam się uruchamia, tak, wiek, płeć, niepełnosprawność, orientacja psychoseksualna, tożsamość płciowa, kolor skóry, religia, bezwyznaniowość. Tak, mamy ten katalog, który jest gdzieś mocno osadzony w kodeksie pracy, tam są tam przesłanki otwarte, ale gdzieś te cechy demograficzne są mocno wyszczególnione. Ale my nie myślimy o takich kategoriach jak neuroróżnorodność, jak jakieś zdolności poznawcze, jak wartości, jak jakaś kognitywistyka na przykład. To nam w ogóle nam to nie przechodzi do głowy. My się ograniczamy mocno w myśleniu o różnorodności do takich cech tożsamości czy takich cech człowieka, które, ja sobie to muszę o tak zrobić, żebyście to widzieli, które są w tym środkowym kawałku tutaj tej pizzy czy tortu, czy co tam komu w duszy gra. Nie, to co my o tym w nauce to się określa jako tożsamość pierwotną. To znaczy to jest tam tych sześć takich obszarów, które budują tożsamość człowieka. Zobaczcie, że to się też spina z takimi przesłankami zakazu dyskryminacji, przepraszam, które mam w kodeksie pracy. Ale my później mamy właśnie i tożsamość wtórną, i tożsamość organizacyjną, i tożsamość społeczną. To są te kolejne piętra tego koła różnorodności, które też jest dla nas takim narzędziem określania, jaki mamy poziom różnorodności w organizacji, z kim my tak naprawdę pracujemy, co to są za ludzie i co za tym idzie, trochę tak jak robiliśmy sobie w tym ćwiczeniu, co jest dla nich ważne, jakie oni mają potrzeby, czym oni wchodzą do tej organizacji. I mnie ogromnie ujęło też, Marcin, to, o czym ty powiedziałeś, bo ja wam zaraz pokażę, jakby po co to było, tak? Też łapiąc ten większy obrazek, o którym Małgosia powiedziała. Niech to się tylko przesunie. Dobra, ta różnorodność, czy te nasze wymiary różnorodności, one nie są w próżni zawieszone. To jest tak, że one też ze sobą interferują, czy to w pracy zdalnej, tak jak po lewej stronie, czy w takiej pracy stacjonarnej. One mogą te nasze bańki, potrzeby wynikające z różnorodności synergicznie ze sobą współdziałać, ale najczęściej jest tak, że powodują kolizje, że żeby zaspokoić potrzeby jednych, to ta kołderka, która gdzieś może być za krótka, nie do końca zaspokoi potrzeby innych osób. I ta różnorodność w tej pracy stacjonarnej też powoduje to, że no niektórzy potrzebują mieć ciepło w pokoju, jeżeli razem pracujemy, a niektórzy potrzebują mieć zimno czy tam świeże powietrze. Ktoś potrzebuje, żeby było białe światło, żeby mniej więcej widział, a ktoś potrzebuje, żeby to światło było żółte. Osoby neuroróżnorodne na przykład wolą, żeby tekst był pisany czcionką bezszeryfową, bo łatwiej się go czyta. Dla osób, które są neurotypowe, to nie ma większego znaczenia. Więc ta nasza różnorodność, ona może dotyczyć każdej jednej kwestii, która jest zabezpieczana przez organizację, od planowania przestrzeni. I tu mamy neuronauki, które stosujemy w architekturze, które mówią nam o tym, w jaki sposób planować, czy operować światłem, fakturą, kolorem, na przykład zapachem, żeby był włączający, przyjazny dla określonej grupy osób, ale też można oczywiście projektować pod określone doświadczenie właśnie między innymi relaksu czy doświadczenie włączenia, od tego, co się dzieje w tych murach, czyli do relacji, w jakich ludzie są, kiedy my poznamy, że my jesteśmy włączani przez organizację.
I to powiedział głównie Marcin. Zobaczcie, to jest to, co my wiemy w zeszłym roku, nie 2020, to było to już dwa lata temu. Bardzo fajnie to opisał Deloitte, pokazując takie podejście 3C, pięknie po polsku comfort, connection, contribution, nie? Czyli komfort, czyli taka sytuacja, która tworzy nam właśnie kulturę włączenia, to podejście włączające różne wymiary różnorodności. Na ten komfort składa się przede wszystkim moje bezpieczeństwo psychologiczne, czyli to, czego wam zabrakło w tych kroczkach, czyli tego, czego potrzebowaliście ze strony organizacji, żeby zrobić te kroczki do przodu. Moja autentyczność, żebym ja się nie czuła oceniana, żeby ludzie o mnie nie plotkowali, żebym ja mógł czy mogła być w pracy tym, kim się rzeczywiście czuję, żebym nie musiał czy nie musiała pilnować się na każdym kroku, żeby gdzieś nie ujawnić określonej mojej cechy, bo wiem, że jeżeli ja to zrobię, to mogę doświadczyć jakiegoś etykietyzowania, czy stygmatyzacji, wykluczenia, czy dyskryminacji, tak? To jest na przykład związane z takim stresem mniejszościowym, co się tak ładnie nazywa, to jest dodatkowy stres, którego doświadczają osoby z grup społecznie defaworyzowanych, czyli na przykład osoby, które należą do społeczności LGBT+. Ale to są też na przykład osoby, które są wielodzietne, czy to są osoby, które mają jakąś niepełnosprawność, która nie jest widoczna. Ogromny wysiłek emocjonalny jest kierowany w to, żeby nie wydać się w pracy, żeby inna moja tożsamość czy cecha, która jest mniejszościowa, nie została w pracy odkryta, bo ja inaczej będę miał kłopoty. To jest taki wysiłek emocjonalny, który powoduje, że osoby, które doświadczają tego stresu mniejszościowego, to jest dodatkowy niepotrzebny stres, one są do 30% mniej produktywne w pracy. Do 30%. To jest ogromne emocjonalne zmęczenie. Też ludzie, którzy doświadczają tego stresu mniejszościowego, są chronicznie zmęczeni. Wobec tego też częściej chorują, tak? Tylko dlatego, że ja nie mogę być tym, kim chcę. To jest właśnie o tej autentyczności, o której mówiliście. Potem mamy relacje w pracy, czyli te wartości. Też mówiłyście o tym, że było mi potrzebne takie poczucie, że moje wartości się wpisują w organizację. To connection to jest to, że ja buduję relacje właśnie w oparciu o wartości z innymi ludźmi. Że ja wiem, że my mamy spójnie. Możemy mieć różnie, ale są takie wartości centralne, jak na przykład szacunek, godność, jak poczucie bezpieczeństwa, które są mi potrzebne do tego, żebym ja mogła poczuć, że to jest moje miejsce pracy. Nie? I to jest taki kawałek, który my możemy z poziomu operacyjnego obrobić integracją. Zobaczcie, jak dzieci wchodzą do szkoły, nie? To pani generalnie do jasełek, do grudnia, bo jak już zrobi jasełka, to potem zapomina, ale do jasełek jest tak, że przesadza, robi różne projekty, są zielone szkoły, robi tak, żeby te dzieci się poznały i zbudowały relacje. Profesor Pyżarski, który się zajmuje bullyingiem w szkole, ma taką teorię nitek, sznurków i lin. Jakbyśmy sobie wyobrazili, że relacje z ludźmi budujemy tak, że za każdym razem, jak poznajemy drugą osobę, to rzucamy jakąś nitkę, jakiś kłębek sznurka do tej osoby, ona nam odrzuca, to zobaczcie, w zespole po jakimś czasie nam się zrobi taka pajęczynka, nie? Taka siatka sprężysta i my tak sobie budujemy kompetencje rezyliencji w zespole, to znaczy nawet jak nam się pojawi jakieś zachowanie negatywne, jakaś mikroagresja, czy jakiś komentarz, który będzie seksistowski, rasistowski, homofobiczny, czy jakiś nieprawidłowa komunikacja, która może gdzieś być interpretowana właśnie jako mikroprzekaz, czy nawet zachowanie mobbingowe, to jak my mamy zintegrowanych ludzi, to oni zareagują na taką sytuację. Przez co oczywiście wzmacniamy bezpieczeństwo psychologiczne. Tak? Wtedy ludzie też chętniej ryzykują, są bardziej innowacyjni. Relacje są nam bardzo potrzebne. My wtedy jesteśmy w pracy częścią zespołu, budujemy to poczucie zespołowości. To wiecie, że to jest super ważne. A trzecim elementem budowania takiej kultury włączenia jest właśnie to, o czym też mówiliście, czyli poczucie wpływu. To są te wszystkie procesy partycypacyjne, to są te dialogi, które w firmach robimy, to są kwestionariusze, to są na przykład jakieś konsultacje określonych projektów. To jest na przykład to, że ludzie decydują, na co pójdzie jakaś część budżetu, która jest przeznaczana na przykład na wolontariat pracowniczy, czym będziemy się chcieli zajmować w tym roku, to jest to, żeby ludziom dać głos, żeby oni się czuli słuchani, nie tylko słyszani w
pracy, ale też słuchanie, żeby organizacja rezonowała na to, co ludzie mówią, na co chcą mieć wpływ. I te trzy wartości nam budują razem kulturę włączenia i o tym jest właśnie różnorodność, o tym, że my mamy te różne potrzeby, ale że są określone działania, które wcale nie są takie złożone, bo to jest synergiczne podejście do takich działań czy rozwiązań, które naturalnie w firmie, w procesach firmowych są podejmowane w mniejszym lub większym stopniu, ale zawsze jest ten moment pierwszego kroczku, chociaż odbudowania relacji z drugim człowiekiem. Nie? Po co to robić, słuchajcie? Bo to się opłaca. Z badań, które robił Deloitte, wynika, że zobaczcie, 93% badanych, 93% to jest taka wartość, która się ociera nam o błąd statystyczny, nie? Że poczucie przynależności wpływa na wydajność organizacji. Wiadomo, że chętniej nam się pracuje wtedy, kiedy my czujemy się częścią tego zespołu, bo to jest nasze. Nie? Ja się czuję częścią organizacji, jest to poczucie zespołowości, to jest fajne, to jest potrzebne, daje mi poczucie bezpieczeństwa. My widzimy, że ta kultura przynależności, budowania kultury włączenia, to się po prostu opłaca również z takiego czysto biznesowego punktu widzenia. Tego się nie da rozdzielić. To jest dokładnie tak jak w Turkusie. Nie? Człowiek jest w centrum, przez co organizacja się rozwija. To my jeszcze wiemy, bo w tej chwili jesteśmy w tej komfortowej sytuacji, że od 2019 roku my mamy inflację badań różnych i raportów w tym zakresie. Widzicie, że tych raportów właśnie o bezpieczeństwie psychologicznym, o zaangażowaniu powstaje ostatnio bardzo dużo. Jest kwestia też takich raportów, które dotyczą konkretnych wymiarów różnorodności, czyli jest dużo informacji o kobiet w zarządach, jak się to zmienia, jaki jest przyrost, jest dużo narzędzi, które mówią, jak to wzmacniać, czyli właśnie to, czego wyszliśmy dzisiaj, nie? I wyszłyśmy, czy powinniśmy używać feminatywów, czyli żeńskich końcówek, czy nie, czy to jest dobre, czemu to służy. My widzimy, że teraz jest taki moment, kiedy D&I przeżywa absolutny rozkwit, że pewnie jest też tak, że to będzie fajne dla Turkusu. To jest bardzo dobry moment, bo zarówno od środka organizacji ludzie oczekują, że organizacja będzie zaangażowana po stronie wartości. Zobaczcie, co się dzieje. Zaraz będzie maj, więc jest miesiąc różnorodności. Później będzie czerwiec, czyli to będzie ten miesiąc dumy, tak? Więc się pojawią znowu loga zmienione na tęczowo, różne inicjatywy, które będą wspierały widoczność osób LGBT+ w organizacji. To też jest zysk ostatnich czasów, kiedy my się nie boimy otwarcie mówić o wartościach, zarówno do środka, do naszego klienta wewnętrznego, jak i na zewnątrz. Komunikujemy te wartości klientowi biznesowemu, po co? Bo to jest dla niego ważne. On tego od nas oczekuje. To są badania, które mówią, że to jest taka wartość, która dla klienta naszego czy klientki jest w tym momencie jedną z kluczowych i jeżeli my mamy tak wysokie wskaźniki, które mówią nam o tym, że ludzie oczekują jasnego zajęcia stanowiska przez firmę, to jest to, co się dzieje, zobaczcie teraz przy okazji wojny Rosja-Ukraina i presji społecznej, która jest wywierana na koncerny, które nie wycofały się jeszcze z Rosji, bo ludzie na to czekają, bo to jest dla nich ważne, bo to chodzi o wartości w tej chwili w biznesie. D&I jest dokładnie o tym samym. Co my jeszcze wiemy? My wiemy, że ludzie widzą tę różnorodność, widzą, że klient jest różnorodny, że ten profil klienta to już nie jest tylko to, czy to jest kobieta, czy to jest mężczyzna, czy to jest kobieta ciężarna, ale to jest też to, że my myślimy, jakiej religii jest ta kobieta, czy może jest osobą bezwyznaniową, czy w jakim jest konkretnie wieku. Nie mówimy już senior, seniorka, bo tam jest rozstrzał w tej grupie wiekowej w takim myśleniu prawie 25 lat. My się skupiamy na bardzo konkretnych potrzebach, czego ten człowiek potrzebuje, czego by od nas chciał i w taki sposób też wprowadzamy odzwierciedlenie tej struktury naszej klienckiej w organizacjach, po to, żebyśmy my znowu, żeby nie było tak, że projektujemy strategię migracyjną dla migrantów, nie mając żadnego migranta na sali, dlatego że wiemy, że się pomylimy w pewnym momencie. A biznes nie lubi się mylić, nie? Bo to są określone zasoby, określone koszty, ale przede wszystkim to jest wizerunek społeczny, który po prostu bardzo dużo kosztuje. Więc jaki jest ten business case dla diversity and inclusion? Czasem spotkacie się jeszcze diversity, equity and inclusion, czyli DEI, czyli to będzie różnorodność,
równość i włączenie. Bywa też, że jest odwrotnie, bo są takie organizacje, które mówią, dobra, jeżeli my jesteśmy różnorodni wewnątrz, no to zbudujmy takie struktury, które pozwolą nam właśnie na skonsumowanie tych trzech filarów, tego comfort, connection, contribution. A są organizacje, które mówią odwrotnie. My dopiero będziemy różnorodni, jak my będziemy mieć podstawy w naszej organizacji do tego, żeby sobie zwiększyć tę różnorodność, żeby ludzie widzieli, że my jesteśmy bezpiecznym miejscem pracy i żeby do nas dołączali do tej organizacji. Więc to są takie dwa podejścia. Myśmy zaczęli sobie to nasze spotkanie dzisiaj od tego pierwszego, czyli zobaczmy, jak jesteśmy różnorodni i czego potrzebujemy, żeby ta różnorodność mogła się w organizacji bezpiecznie rozwijać. O tym mówiliście już. Nie? Więc business case dla diversity and inclusion dzisiaj wiemy, że jest bezdyskusyjny, że to się po prostu opłaca, ale human case, czyli to podejście ludzkie, jest również, a może przede wszystkim niezwykle istotne. I teraz... co organizacja robi do środka, to znaczy co organizacja robi ze swoim klientem wewnętrznym. Ona może albo tę różnorodność dostrzegać, ona może z tego wyciągnąć wnioski, ona może tę różnorodność wzmacniać, albo może zauważyć, że jej nie widzi. Można też tak. O tym obrazku podobno Einstein powiedział, że każdy jest geniuszem, ale gdyby ta rybka w akwarium przeżyła całe swoje rybie życie, będąc oceniana ze względu na to, czy potrafi się gramolić na to drzewo, czy nie, to przeżyłabym myśląc, że jest po prostu głupia, że jest niewystarczająco dobra, że ona tutaj nie pasuje. Rybka może się zająć innymi rzeczami w organizacji, tylko warto dostrzec ten rybi potencjał. No i teraz, co organizacja robi z tą różnorodnością? Może jej nie dostrzegać, bo jest tak, że może to nie być dla niej zasób. No wtedy jest stratna, wtedy ludzie, którzy i tak są różnorodni, oni albo nie wejdą do tej organizacji i organizacja traci talenty, bo rynek wie, czy organizacja jest przyjazna określonej różnorodności, tak? Czy w tej organizacji my to widzimy, po czym my to widzimy? Priming na stronach internetowych, sposób, w jaki formujemy ogłoszenia rekrutacyjne. Wchodząc na stronę widzimy, czy jakim językiem jest ta strona opracowana, czy to jest język włączający, przyjazny, czy pojawiają się sformułowania, które są wykluczające, więc tego też się trzeba nauczyć. Ale my patrzymy na taką stronę takiego pracodawcy i widzimy, czy tam są, to jest na zdjęciach. Jak ja robię audyty D&I, to ja kopię też przez stronę internetową i patrzę. Rzeczywiście, jak widzę na zdjęciach samych mężczyzn, tak, w wieku 20 lat, a sama jestem kobietą na przykład w wieku lat 55, ja nie będę aplikować do tej firmy, bo ja widzę, że to nie jest dla mnie. Więc ludzie nawet nie wchodzą do takiej organizacji, talenty zostają poza. Może być tak, że ludzie, którzy nie wchodzą do tej organizacji, się organizują sami na zewnątrz. Albo idą do innej organizacji, w której będą mieli te 3C zaspokojone. A może być tak, że organizacja sobie powie tak, okej, my i tak jesteśmy różnorodni, my to widzimy, wobec tego stwórzmy warunki, żeby ci inni niż my mogli z nami pokojowo współistnieć. Nie? I to są właśnie takie strategie, kiedy my piszemy w organizacji. No jak mamy pracowników czy pracownicy z Ukrainy, to będziemy ich teraz integrować. Kiedyś myśleliśmy, że integracja to jest to właściwe pojęcie czy właściwa strategia, ale tak naprawdę integracja jest, chociaż mówimy, powinna być działaniem dwustronnym, natomiast my jako grupa dominująca, grupa większościowa, to my wyznaczamy standardy i takie ramy, w których ta integracja jest możliwa. Wobec tego to my tak naprawdę definiujemy, do jakiego momentu my tych innych niż my będziemy akceptować u nas w organizacji. Czym innym jest włączanie. Włączanie to są właśnie te procesy partycypacyjne. To jest oddanie ludziom głosu, to jest wsłuchanie się w ich potrzeby. Zadanie im pytanie, czego ty potrzebujesz człowieku w organizacji, w pracy, żeby się dobrze czuć w tej rzeczywistości po-covidowej, w tej sytuacji, kiedy wszyscy jesteśmy pod tak ogromną presją, kiedy jest wojna u naszego sąsiada. Czego ci jest potrzeba? I ludzie nie będą wam mówić tylko o pieniądzach. Oni rzadko będą mówić o pieniądzach. Oni mówią o tym, czego potrzebują, żeby się czuć bezpiecznie, żeby budować relacje z innymi i mówią o tym poczuciu wpływu, o tym trzyce i o tym jest właśnie włączanie. I teraz jasne, że jest tak, że to się nie wydarzy z wtorku na środę, że to jest proces, że
my możemy być na różnym poziomie gotowości do budowania takiej kultury włączenia i to dobrze jest wiedzieć, z którego momentu się startuje, bo mamy wtedy inne narzędzia budowania takiego procesu wzmacniania kultury włączenia, trochę tak jak w tym irlandzkim dowcipie, że przepraszam, jak mam dojść do opery, wie pan, stąd to bym nie zaczynał. To trochę też jest tak jak z budowaniem kultury różnorodności, czy otwarcia na różnorodność, czy włączenia. To nie wyjdzie, jeśli my mamy na przykład, widzicie to w organizacjach, zachowania dyskryminacyjne, przemocowe, wykluczenie, zachowania mobbingowe, które zostają bez reakcji. Bo takie zachowania się pojawiają nawet w najlepszych organizacjach. Tylko chodzi o to, co my z nimi robimy, żeby ludzie się czuli bezpiecznie. To tak jak z puszczeniem dziecka do szkoły. Nie? Jak wybieramy szkołę dla naszego dziecka, idziemy na dzień otwarty, pani dyrektor nam mówi, u nas nie ma przemocy. Nie, u nas dzieci nie palą papierosów, u nas dzieci są grzeczne, nikt nikogo nie zaczepia, nikt nikogo nie wyklucza. Jakie mamy myślenie? Nie? Myślimy sobie, ona jest zupełnie odklejona od rzeczywistości, takich sytuacji nie ma. My wybierzemy dla naszego dziecka taką szkołę, gdzie pani dyrektor powie, jasne, że palą, ale wiemy, że palą za śmietnikiem. Tak? I bardzo szczelnie na to i konsekwentnie na to reagujemy. Oczywiście, że sytuacje przemocy się zdarzają, ale wiemy, jak sobie z nimi radzić. I mamy bardzo dobre praktyki wypracowane, żeby takich sytuacji przemocowych było jak najmniej. I o to chodzi w budowaniu takiej kultury bezpieczeństwa, żeby organizacja była świadoma, wiedziała, nazywała, umiała reagować, żeby to było spójne na poziomie całej organizacji, a nie, że zajmuje się tym tylko top management, a ludzie w pozostałych strukturach organizacji nie mają tym zielonego pojęcia, bo nie mają też na to wpływu, wobec tego nie są zainteresowani. I zobaczcie, że z tych zachowań negatywnych, z tego wykluczenia my przechodzimy przez kolejne stopnie, aż do tego poziomu włączenia. To jest proces. I to trwa bardzo różnie w zależności od tego, jaka jest organizacja, jakie ona ma doświadczenia, czego ludzie potrzebują, przede wszystkim jak organizacja rezonuje z tymi potrzebami człowieka. Nie? Że to nie jest tak, że ludzie zgłaszają i nic się z tym nie dzieje, albo tak jak jest w konsultacjach społecznych, tak? Że organizacje pozarządowe zgłaszają swoje uwagi do jakiegoś projektu, a potem to ląduje wszystko w szufladzie i nic się z tym nie dzieje. Tego nie lubimy, nie? Jak już dajemy ludziom taką możliwość, żeby się wypowiedzieli, żeby pokazali, co jest dla nich ważne, żeby też ustanowili struktury, które będą wdrażać takie rozwiązania, to żeby to rzeczywiście mogło się w organizacji zadziać. I to są te wszystkie procesy partycypacyjne, ale to są też te grupy pracownicze. My mówimy, to jest mądra nazwa ERG, BRG, czyli Employee Resource Groups, czy Business Resource Groups, to są takie sieci pracownicze, networki pracownicze. One niosą tą partycypację w organizacjach. I będą tak naprawdę ogromnym zasobem dla Was, bo one przyjmują dużą część funkcjonowania organizacji właśnie w zakresie budowania kultury włączenia. Więc to jest proces. To się zadziewa powoli, dlatego że zmienia się też nasza otwartość i nasze postrzeganie drugiego człowieka. I niedobrze jest ten proces przyspieszać, bo z tą różnorodnością to jest tak, że trzeba ją dostrzec, tak jak my się dostrzegaliśmy na tych stopniach, patrzyliśmy, kto jest z tyłu, a kto może zrobić kolejny krok, ale to jest też, tak jak mówiliście, fajnie, żeby porozmawiać, jakie potrzeby za tym stoją i po prostu na poziomie systemowym na te potrzeby odpowiadać, żeby ludzie się czuli ważni w tej organizacji, żeby się czuli słyszani i żeby mieli takie poczucie, że oni mogą współtworzyć kulturę tej organizacji. No i o tym jest inkluzja, o tym jest włączenie. Słuchajcie, zatrzymuję to z taką nadzieją, że macie pytania albo niezgody, albo komentarze. Nie macie? Ja się zastanawiam trochę, bo to zatrzymało mnie to hasło tolerancja, tak, które gdzieś tam jest na tym poprzednim slajdzie. I tak sobie myślę, że kiedyś tam mi się wydawało, że no jak mówię, że jestem tolerancyjna, tak, dla osób, które są w jakiś sposób różne ode mnie albo zachowują się w taki sposób, który no jest jeszcze akceptowalny, ale jakoś mnie tam czochra po emocjach. W sensie ja bym się tak nie zachowała, tak? To, że właśnie doświadczę o takim mojej otwartości właśnie na tą, nazwijmy, że ludzie mają różnie, tak? Bo nie na różnorodność, tylko że ludzie mają różnie.
I zauważyłam z biegiem lat i też takiego mojego własnego rozwoju i obserwowania tego, jak się zmieniają realia w firmach, w organizacjach, w zespołach, że ta tolerancja jest trochę chyba podszyta takim, może być podszyta takim poczuciem wyższości, czyli to trochę tak jak z dzieckiem, tak, że no jako rodzic, tak, czy dorosły toleruje to, że dziecko, nie wiem, robi aferę między regałami w sklepie i tym samym, że tak powiem, wytrąca wszystkich ze skupienia nad swoją listą zakupów, osobom, które są podatne na wysokie dźwięki, wywala bębenki w uszach i tak dalej, tak? I no i teraz, no bo ja jestem dorosła, no to ja toleruję, że to dziecko, tak? Czyli jak gdyby udzielam łaskawie mojej zgody na takie zachowanie. I teraz jak sobie o tym myślę, to nie czuję, żeby to było z mojej strony okej, okay, tak? Że to nie jest do końca właściwe jakby zachowanie w zakresie tej tolerancji. I tak się zastanawiam, bo w firmach czasami słyszę, czy wśród moich klientów, czy w zespołach, w których pracuję, że no jest na przykład jakiś tam menadżer albo jakaś osoba, która, no nie wiem, reaguje gburowato na jakieś zapytania i prośby o wsparcie, albo wszystkich tak ochrzania, zanim w ogóle zacznie z nimi rozmawiać na dzień dobry. I ludzie to tolerują na zasadzie, bo on tak ma, bo to jest, przepraszam Giovanni, ale to tak, bo to taki włoski charakter, tak, czyli taka osoba bardzo dynamiczna, która trzyma wszystkie swoje emocje od razu tak na widoku. No i teraz ja się tak zastanawiam tutaj nad tą tolerancją. No właśnie, jak to jest, tak? No bo czy jak ja tej osobie powiem, słuchaj, no nie życzę sobie, przeszkadza mi, jak się tak zachowujesz, wkurza mnie to, to ja ją już jakby wykluczam? Czy, bo ja rozumiem, że to nie jest jakby co, tylko jak się zrobi, tak? Ale chciałabym troszeczkę, żebyśmy pogadali o takich praktycznych, codziennych dylematach, no bo ja tego też potrzebuję tak do swojej pracy i dla siebie. Ja to sobie myślę o tym, że ta tolerancja to jest znoszenie. To jest wytrzymywanie. Ja toleruję, to znaczy mogę to znieść, nie? Ale to nie jest moje. Natomiast tym kolejnym etapem to jest akceptacja. Czyli ja daję przyzwolenie na to, że ktoś się może, słusznego, że ktoś się może po prostu w taki sposób zachowywać. No i teraz rzeczywiście jest tak, że te zachowania negatywne, my tak o tym mówimy, czyli właśnie jakieś takie zachowania, które mogą być podszyte mikroagresją, mikroprzekazem, mamy bardzo różnie w tym aspekcie. I oczywiście włoski charakter, biorę to w cudzysłów, jest przyczyną bardzo wielu problemów. Ja miałam ostatnio takie postępowanie wyjaśniające, gdzie zgłoszenie zachowania negatywnego dokładnie tej kwestii dotyczyło. Nie, my siedzimy, jesteśmy analitycznie pozamykani w naszych boksikach, i nagle przychodzi Włoch i mówi, i zaczyna, że tu kawa, to chodźcie, to zaczniemy sobie. I ludzie mówią, Jezu, nie przeszkadzaj mi w mojej robocie. Nie? To, zobaczcie, to też jest różnorodność. I to nie chodzi o to, że ja powiem, że mi to przeszkadza, tylko że my sobie wypracujemy jako zespół takie standardy i wartości, które dla nas będą okej i które spowodują, że wszyscy się będą dobrze czuć. Nie? To jest taki, ja bym powiedziała, trochę negocjacja przestrzeni, taka mediacja tego, co jest dla nas w danym momencie dobre, więc to super, że ja mam odwagę zareagować, bo brak reagowania nasila różnego rodzaju zachowania negatywne, jak my nie reagujemy na takie mikroprzekazy, które mogą być nieintencjonalne i na przykład mogą też dotyczyć jakiejś komunikacji niewerbalnej na przykład, ale jak ja na to nie zareaguję, to one mi się kumulują, bo to nie jest tak, że ja o tym zapominam, nie? One są jak takie ugryzienia komara. Idę do lasu, mnie dziabnie, to się poczochram i mówię, dobra, trudno, nie?
ale wracam do tego lasu, bo lubię zbierać grzyby, znowu mnie ugryzło. Myślę, kurczę, znowu wracam pogryziona, nie? To się poczochra, no mówię, następnym razem wezmę ofa ze sobą, czy jakiś repelent. I na tym polegają właśnie różne mikroprzekazy, że ja się w jakimś czasie zaczynam zbroić. I to nie muszą być ofy czy jakieś repelenty, ale to może być to, że ja się wycofam z kontaktu. Albo to, że ja sobie gdzieś indziej będę budować zaangażowanie. Albo to, że ja nie chcę wchodzić w jakieś projekty, bo ja się nie czuję bezpiecznie, bo ja wiem, albo że... Albo sobie wyhoduję też, wiesz, taki wewnętrzny konflikt, tak? Będę go nosić, a potem wybuchnę w ogóle niewspółmiernie do sytuacji, bo już mi się właśnie uzbiera, nie? A jeszcze w międzyczasie komary u mnie będą miały kiepski PR generalnie. I ja to będę nieść w sobie nawet niekoniecznie na poziomie takim uświadomionym, tylko ja sobie hoduję moje unconscious bias, czyli moje nieuświadomione nastawienia, które mogą się przekształcić w uprzedzenie i wtedy ja nie buduję takiej organizacji, która jest równościowa, bo ja komara nie awansuję, nie, bo mnie wnerwia. Ja mu nie dam podwyżki, jeżeli ona jest uznaniowa. Kurczę, to jest mój obszar wpływu, nie, ja się mogę zemścić. Zemsta jest bardzo ważnym i też silną taką emocją i dążeniem. Ale to też jest tak, że te mikroprzekazy, jak ja sobie ich doświadczam, one mi się mogą skumulować w mobbing. Zobaczcie, że przecież ten, bo mobbing jest bardzo poważnym problemem, ale może być też trochę straszakiem i my to widzimy w organizacjach. Że mobbing stoi na dwóch nogach. Jedną nogą mobbingu są mikroprzekazy i one oczywiście też mogą mieć podłoże międzykulturowe, dlatego że nasze wartości kulturowe są bardzo różne. I dla jednej kultury właśnie taka silna ekspresja, gestykulacja, podniesiony głos, to co ja widzę w Hiszpanii, tak, Giovanni, to co ty masz we Włoszech, nie? To jest must have, bez tego się nie da. Tak moje dzieci, które chodzą do szkoły w Hiszpanii i wychodzą z polskiej szkoły, prezentują tak. A Hiszpanie mówią, Boże, ty się zachowujesz, jakbyś była nieżywa, jakbyś była posągiem, nie? Więc, a dla Polaków, tak, w naszej kulturze, to może być bardzo, bardzo obsceniczne, bardzo atakujące, tak, pracujemy z Holendrami, Holendrzy mówią, my jesteśmy bardzo tacy direct, tak, i z tym mamy kłopoty, bo ludzie mówią, ty tak walisz między oczy, nie? Czy jak pracujemy z Koreańczykami, no to wiadomo, że kobieta tam nie popracuje. Tak, że jeżeli wchodzimy do pracy, to wchodzimy w teamach mieszanych, bo tak jest zdecydowanie prościej, bo to też jest takie dla nas ograniczenie kulturowe. To może powodować zachowania negatywne, czy taki odbiór negatywny i z reguły tak jest, tylko trzeba sobie ten po prostu zarządzić. Natomiast jak my tego nie zrobimy, to nam się to kumuluje w mobbing, czyli jedną nogą mobbingu są mikroprzekazy, też międzykulturowe, a drugą nogą mobbingu będzie konflikt nierozwiązany, przeleżany, nieprawidłowym narzędziem potraktowany, za późno ogarnię, bo z konfliktem to nie jest znowu strategia na misia, nie? Tylko to jest po prostu wiedza. Jak tak, to tak, jak tak, to tak. I ja w taki sposób taki konflikt mediuję. My tego uczymy też w ramach przygotowywania z kompetencji mediacyjnych ludzi w organizacji, żeby nie było tych zachowań negatywnych, bo jak ich nie będzie, nam się lepiej buduje kulturę włączenia. Przy czym ja rozumiem to zachowań negatywnych w tym sensie, że... Nie, że nie będzie wyskoków, niefajnych wyskoków po stronie różnych naszych pracowników wynikających z jakiejś sytuacji, z ich nawyków i tak dalej, tylko że nie będzie mojej reakcji na to, mojego szczerego powiedzenia, słuchaj, trudno jest mi z takim zachowaniem, przeszkadza mi ono, złości mnie i tak dalej, nie? To jakoś ja to tak rozumiem, że nie będzie dialogu wokół tej sytuacji. Pewnie, że tak. To znaczy... My słabo reagujemy na takie mikroprzekazy, bo nie umiemy tego zrobić, bo boimy się, że będziemy nieadekwatni, że to będzie strzelanie z armaty do komara, że jak powiemy, a wiesz, przeszkadza mi to w jakiś sposób, na przykład jakie jest światło w tym pokoju, czy możemy zmienić żarówkę. Ludzie powiedzą, a co taka przewrażliwiona jesteś, nie? A co się tak wszystko wkurza, konfliktowa jakaś jesteś, nie? Mhm. Ale jak dajemy ludziom przestrzeń do takiej reakcji i umówimy się w zespole, słuchaj, mów, jak ci przeszkadza, tak? Umówmy się na to, jak komunikujemy trudne rzeczy. No to z czasem jest tak, że ludzie się uczą takiej otwartości i widzą, że za tym nie idzie nic niedobrego. To jest w takim sensie, że ta reakcja, bo zobaczcie, bo my mamy to od przedszkola, nie? Skarże pyta bez kopyta, donosiciel, kabel, konfident i u nas... Reagowanie jest bardzo często mylone ze skarżeniem. I tylko, że my reagujemy, jeżeli chcemy coś zmienić dla nas, jeżeli bronimy jakiejś ważnej dla nas wartości, a skarżymy wtedy, kiedy chcemy wkopać drugą osobę, nie? Kiedy komuś chcemy zrobić źle.
Natomiast my się boimy reagować właśnie dlatego, że nas nie jesteśmy do tego przygotowani, nie jesteśmy nauczeni dobrego, fajnego, asertywnego reagowania, otwartego feedbacku, otwartej komunikacji, to żeby budować taką kulturę przynależności, nie? Taką kulturę szacunku do drugiego człowieka. Przecież zawsze będą te zachowania negatywne. To się dzieje w najlepszych organizacjach, tylko chodzi o to, co my z tym zrobimy i co my powiemy ludziom, co my z tym robimy, nie? Żeby oni mieli ten feedback od nas, żeby ludzie otwarcie wiedzieli, słuchajcie, mieliśmy w zeszłym roku 7 trudnych spraw, tak? Ludzie powiedzieli nam o trudnych rzeczach, których doświadczają. I wiecie co? 5 udało nam się rozwiązać, a w stosunku tam na przykład do 2 jeszcze trwają rozmowy, jeszcze tam się dogadujemy z ludźmi. To buduje takie poczucie bezpieczeństwa, nie? Nie zamiatają tego pod dywan. Ludzie i tak wiedzą, że się dzieją takie rzeczy. No w ogóle jak opowiadałaś o D&I-u, jak to wygląda z perspektywy organizacji, moja pierwsza myśl była taka, że to wymaga też dojrzałości pracowników, nie? Że nie możemy jakoś tak ludzi wrzucić w... my tutaj jesteśmy kulturą D&I, organizacją D&I, odnajdźcie się w tym, nie? Że, no, że też w naszej kulturze właśnie nie jesteśmy trochę uczeni takiego, nie wiem, akceptacji siebie, wiary w siebie, umiejętności stawiania, pokazywania swoich granic, że my jesteśmy w wielu miejscach w naszej kulturze, może nie tylko w naszej, ale ja mam takie poczucie, że w naszej uczeni takiego wpasowywania się w pewne ramy, nie? Dopasowywania się do jakichś schematów, struktur i kreowanie przestrzeni wokół siebie nie jest jakoś, no, nie jesteśmy tej kompetencji, mam wrażenie, uczeni, nie? Że tak, ja tak potrzebuję, tak nie potrzebuję, to mi służy, to mi nie służy. I sobie pomyślałam, jak pokazywałaś te wartości i czy te 3 elementy w kulturze inkluzywnej, że to jest, wymaga dużego dużej dojrzałości pracowników i rozwijania ich do takiej kultury. Tylko wiesz, ja sobie myślę, my to znaczy kto, nie? Bo DNA jest o nas wszystkich i o tych pracownikach też. I ja sobie myślę, że sukces wdrażania takiego podejścia związanego z zarządzaniem różnorodnością, on się bierze stąd, że ludzie wiedzą, że to jest o nich. Że to nie jest, my teraz będziemy organizacją włączającą. My nie będziemy, dopóki ludzie nie będą się czuli włączeni. My nie mierzymy inkluzji w taki sposób, a co takiego, to co widzimy w raportach na przykład niefinansowych, nie? Co to takiego robi organizacja? Głównie ludzie mylą przeciwdziałanie dyskryminacji z zarządzaniem różnorodnością, nie? Tylko my badamy inkluzję w taki sposób, że my się pytamy człowieka, kiedy ty się czujesz włączony? Po czym ty poznajesz, że organizacja ciebie włącza, tak? I to my badamy tę perspektywę. To nie jest tak, że my możemy powiedzieć ludziom, od dziś jesteśmy organizacją wdrażającą DNA. To ludzie sobie pytają, a co takiego robicie, nie? Bo to o mnie chodzi w tej organizacji, o to, jak ja się czuję w tej organizacji. I w taki sposób my to badamy. I to dlatego to jest proces, nie? Bo to ludzie najpierw muszą zaufać i muszą wiedzieć, że to nie jest na niby. I to, że pojawia się ten... Tak, ja, Aleksandra, widzę te twoje komentarze na czacie i ja się podpisuję pod nimi wszystkimi rękami i nogami, nie? Że to dokładnie po prostu tak jest. Bo ludzie szukają tej akceptacji, bo to jest taka nasza po prostu potrzeba przynależności. To jest jedna z najważniejszych potrzeb człowieka. Na przykład mózg człowieka działa w taki sposób, że jeżeli my nie mamy zabezpieczonej tej potrzeby przynależności, to w naszym mózgu... aktywizują się takie obszary, które są również się aktywizują wtedy, kiedy my odczuwamy ból fizyczny. To potrzeba przynależności jest dla nas i podstawową potrzebą człowieka. My jesteśmy zwierzęciem społecznym i my musimy czuć się przynależni, czuć, że jesteśmy częścią zespołu. Jak tego nie ma, to nas boli. A jak nas boli, to my uciekamy stamtąd, no bo człowiek nie jest masochistą. On szuka wtedy takiego miejsca pracy, gdzie on będzie przynależeć. Więc to ja bym powiedziała, że przepraszam, że tak z buta, ale wprowadzenie DNA nie jest kwestią wyboru, bo nie ma wyboru, bo jeżeli ja tego nie wprowadzę, to mi człowiek odejdzie, bo on nie będzie chciał dzisiaj już, bo to jest kultura pracownika, nie będzie chciał pracować w miejscu, w którym jest nieszczęśliwy, my to widzimy z różnych raportów. Także ludzie po prostu odpływają, bo się źle czują w pracy, więc to nie jest kwestia well-beingu, tak, zadbania o stres, tam o emocje, jasne w pewnym zakresie też, ale to jest kwestia zobaczenia człowieka w tej organizacji i zadania mu takiego jednego prostego pytania, czego ty człowieku potrzebujesz tu, żeby czuć się bezpiecznie. I ludzie mówią wtedy, no ale to trwa. Wrzucam wam coś na czata. Wrzuciłam wam link
do tego poradnika, o którym mówiłam na początku, jak się w ogóle za to zabrać. I to nie jest teoretyczny poradnik, tylko to jest coś, co żeśmy napisali od praktyków do praktyków, to napisali ludzie z różnych organizacji biznesowych. Nie, właśnie to jest NetGuru, IKEA, AstraZeneca, ANG, Orange, BNP. Pisaliśmy o tym, jak to zacząć, jak to umiejscowić w organizacji, skąd, gdzie zrobić pierwszy krok. To jest taki poradnik, który możecie się dzielić. On jest otwarty i łatwo dostępny. Jest już praktycznie gotowa wersja angielska, zaraz będzie rosyjska, kończymy tłumaczenie, więc to jest też po prostu dla Was. To ja mam jeszcze jedno pytanie w temacie i dziękuję za ten poradnik, trochę już go przeglądałam, jeszcze nie cały przeczytałam. Jest naprawdę bardzo wartościowy. Natomiast ja mam jeszcze takie jedno pytanie, no bo często jak mówimy właśnie o tej różnorodności, to widzimy takie zewnętrzne działania właśnie, żeby, tak jak trochę tak Gosia mówiłaś, nie? Że pojawia się więcej kobiet na stanowiskach, że trochę zaczynamy bardziej dbać o to, żeby może była różnorodność wiekowa, kulturowa. No i tak trochę zastanawiam się nad kierunkami działań wokół różnorodności, nie? Bo mówimy tutaj bardzo mocno, ja z tym się bardzo mocno zgadzam, że ta różnorodność, ona wypływa od środka, od tego i to bardzo też mocno kupuję, my tutaj nie tworzymy organizacji inkluzywnej, tylko my jesteśmy inkluzywni, nie? To jest jakby wynika z naszej potrzeby, bo po prostu jesteśmy różni tak sami w sobie, bez względu na to, czy pochodzimy z tej samej kultury, czy nie, to już tam przestrzeń na różnorodność jest, bo po prostu każdy z nas jest inny. No ale teraz jak połączyć te działania takie, które się dzieją na zewnątrz, nie? Czyli że firma decyduje, że okej, to spróbujmy więcej kobiet, albo spróbujmy różnie z kulturami, różne osoby z różnych kultur zatrudniać. To jak ty się do tego masz? Czy to jest działanie, które pomaga i warto je robić równolegle, czy może jednak to jest coś, co się pojawia samo, jak się dobrze zadba od środka o tą inkluzywność? Ja bym powiedziała tak, to może nie być do końca popularne, natomiast myślę sobie, że ważne jest to, żeby rozróżniać D&I od employer brandingu. To nie są te same rzeczy. I do mnie bardzo przemawiają właśnie te schodki, że D&I jest procesem. I w pewnym momencie będzie tak, że my będziemy ten proces komunikować otoczeniu biznesowemu, bo to jest dla nas ważne również z takiej perspektywy sprzedażowej, ekonomicznej. My musimy mieć z tego zwrot, tak? Bo nie będziemy inwestować zasobów, czasu, kapitału w działania, które nam nie przyniosą zwrotu. Więc te działania na zewnątrz przy dzisiejszej strukturze oczekiwań też społecznych, one muszą być komunikowane, tylko muszą być komunikowane mądrze, w takim sensie, że one, to musi być rzeczywiste i to musi być autentyczne, bo sama zmiana logo na tęczowe w sytuacji, kiedy my mamy na przykład w organizacji wciąż jakieś wypowiedzi homofobiczne, jeżeli jest wykluczanie osób, nie wiem, transpłciowych czy niebinarnych z procesu rekrutacji ze względu na jakieś kwestie formalne dotyczące dokumentów, to ja to nazywam hipokryzją i ludzie są na to bardzo wrażliwi. To jest ta autentyczność, o której mówiliście na początku. Nie ma przestrzeni w to, żeby być trochę inkluzywnym albo wybiórczo inkluzywnym, to się zemści. To jest tak, że lepiej jest takim podejściem ewolucyjnym, które będzie wymagało więcej pracy, ale będzie spójne, będzie dla ludzi czytelne, będzie angażowało ludzi od środka, zmieniać taką naszą firmową rzeczywistość, niż wprowadzać rewolucję po to, żeby na przykład to, co my często widzimy. A jakiś quick win jest mi potrzebny po to, bo jakieś mam oczekiwania z zewnątrz od centrali, która gdzieś jest zupełnie w innej rzeczywistości i oczekuję, że ja teraz będę mieć strategię, politykę D&I-ową i tak dalej. To się nie przełoży na zwykłego człowieka. Ten człowiek wtedy nie będzie wiedział, że to jest o nim. Wobec tego nie będzie brał w tym udziału. Z mojej perspektywy employer branding to jest jedno, ale to jest wtórne do tego, co się dzieje w organizacji. Ja się dalej będę okopywać przy takim podejściu, że to człowiek jest najważniejszy, nie? I to jest proces, tak mi się wydaje. Mi się to podoba. No i super.
Ja też posłuchawszy, Dominiko, te organizacje, które wymieniłaś, nawet osoby piszące, jakby biorące udział w pisaniu tego poradnika, myślę, że jak na nie popatrzeć, to też każda z nich jest pewnie w innym miejscu i na innej drodze. Jedna bardziej inkluzywna, inna mniej inkluzywna, bo jak wymieniłaś marki, to już sobie gdzieś tam uszeregowałam, którą bym powiedziała, że jest najbardziej inkluzywna z mojego postrzegania, tak, marki, a która może jeszcze jest na początku drogi, albo która trochę chce bardziej podmalować świat na razie i coś ze sobą zrobić w środku, więc pewnie są różne etapy i warto też zobaczyć to, że nie wszyscy musimy być w tym samym miejscu po prostu, tak? Bo fajne, że wystartowaliśmy. I też myślę sobie, że bardzo ważne jest to, żebyśmy sobie dali do tego przestrzeń, że to nie jest tak, że my będziemy zaraz... będziemy mieli level master, my się po prostu wszyscy cały czas uczymy. Ja to zlinkuję z tym językiem inkluzywnym i z tymi feminatywami, tak? I z tym, o czym mówiliśmy sobie na początku, że szanowni panowie, szanowne panie, to będzie wykluczające. My się wciąż uczymy, jakiego języka powinniśmy używać, jakich sformułowań powinniśmy używać. To się ciągle zmienia. My uczymy się tego, czy my możemy powiedzieć, że ktoś jest inwalidą, kaleką, osobą niepełnosprawną, osobą z niepełnosprawnościami. Uczymy się, czy mamy mówić osoba głucho-niema, czy mamy mówić osoba głucha, czy możemy mówić osoba niesłysząca. Jak będzie najbardziej inkluzywnie? To też jest kwestia wiedzy, ale też tego, żebyśmy my sobie dali przestrzeń do tego, że będziemy popełniać błędy. Mniej tych błędów będziemy popełniać, jak będziemy z ludźmi o tym rozmawiać, nie? Bo to za przeproszeniem w kupie siła, wielość perspektyw, lepsze rozwiązania. Natomiast dajmy sobie prawo do tego, że nam może nie wyjść. Wtedy nic się nie stanie, zrobimy sobie krok do tyłu i zapytamy ludzi, to co, to nam nie wyszło, to jak powinniśmy działać dalej? To jest też o tym było już dzisiaj, nie? To jest taka sytuacja, gdzie nie do końca cel jest istotny. Najważniejszy jest proces. Nie? Jak my na przykład robimy różnego rodzaju strategie D&I-owe w organizacji, to nigdy ich nie robimy ekspercko. Nie? Przyjdzie wymądrzająca się Sadowska i powie, jak ma być. W życiu, przecież to nie zadziała. Nie? My musimy to zbudować z ludźmi, posłuchać, czego oni potrzebują. I nawet jeśli ta strategia będzie pod koniec tego procesu mała, drobna, jeżeli zdecydujemy się na zmianę dwóch rzeczy, trzech, to ten proces, kiedy ludzie wierzą w to, że oni są słyszani, słuchani, i jeżeli rzeczywiście zmienimy nawet te dwie rzeczy, to jest ogromna wartość, bo ludzie potem przeniosą tę zmianę. Ja pisałam kiedyś strategię zarządzania różnorodnością dla Warszawy. 180 tam z okładem osób zaangażowanych, pół roku ciężkiej wolontaryjnej pracy ludzi. Ogromna wiara w to, że to wyjdzie. I nie wyszło. I to zostało schowane do szuflady. To był kawał świetnego dokumentu z diagnozą ze wszystkim. Warunki polityczne spowodowały, że to zostało zamknięte w szufladzie i nigdy nie zostało przyjęte. Ci ludzie ze sobą do dzisiaj pracują. Oni do dzisiaj pamiętają o tym procesie. Do dziś ja mam w sercu to, jak przy jednym stole siedziały organizacje reprezentujące osoby LGBT+, i organizacje reprezentujące Stowarzyszenie Dużych Rodzin, Praw Ojców, i punkty widzenia rozjechane kosmicznie. I myśmy razem wypracowali ten dokument. Wiecie, jaką to było siłą dla nas? To nic, że ta strategia została włożona do szuflady. Ona w pewnym momencie z tej szuflady po kawałkach została wyciągnięta i określone rzeczy zostały zrobione, ale proces ludzie pamiętają do dzisiaj. To było takie doświadczenie, które było super wzmacniające. My byliśmy wtedy zespołem i dzisiaj ci ludzie dalej razem pracują. Bardzo wiele różnych działań było możliwe dzięki temu, że to się wtedy zadziało. I takie procesy przeniesione do organizacji, one powodują, że powstają BRGS-y, że powstają RGS-y, że ludzie się łączą w networki pracownicze, że zaczynamy wprowadzać mentoring oddolny, bo my słuchamy ludzi, bo oni są mądrzy i nam powiedzą, czego chcą i jak to ma być zrobione. Nie? Żeby człowiek miał satysfakcję w pracy, to my w mediacji mówimy, nie? Że musi być trójkąt satysfakcji. To musi być wierzchołek merytoryczny, czyli to, co ja chcę dostać, proceduralny, jak to ma być zrobione, i psychologiczny, czyli żeby mnie traktowali po drodze z godnością i z szacunkiem. I to jest cała filozofia przy wprowadzaniu DNA. Załączyłam Wam na czacie kolejną rzecz, taką do poczytania. Mnie tu się bardzo odpala mądrość tego podejścia socjokratycznego, w którym ja funkcjonuję, tak, czyli wnoszenia sprzeciwów jakichkolwiek na forum,
jeżeli jest coś, co mi nie leży albo z czym nie mogę żyć, tak? Ale jest ten element właśnie mojej tolerancji i tego, z czym nie mogę żyć. I potem, jeżeli mamy sprzeciwy, to integrowania, czyli właśnie to, co powiedziałaś, tak? Z szukania tej przestrzeni wspólnej, w której możemy żyć wszyscy. Tak? I to jest takie, i to samo to mówienie tych sprzeciwów, to też jest olbrzymia droga dla organizacji, żeby dla ludzi, żeby w ogóle wnosić i powiedzieć to, że to mi jednak tutaj, to już wychodzi poza granicę mojej tolerancji. Ułatwia fakt, jeżeli to się odnosi do celu zespołu, tak? Bo wtedy to może jest mniej o mnie na początku, a dużo bardziej jest o celu zespołu. Trochę tą drogę przeciera. Ale ten sam proces można zrobić na poziomie indywidualnym, tak? Jak my pracujemy jako zespół, jak chcemy pracować jako zespół i to jest jako cel, i czy wszystko, co jest w naszej przestrzeni, jest w naszych granicach tolerancji takich komfortowej, tak? Tolerancji, czyli czujemy się komfortowo, czy jednak jest coś, co byśmy chcieli wnieść i o czym byśmy chcieli porozmawiać na tym naszym forum. I to już jest duży kawałek dojrzałości zespołu, żeby o tym rozmawiać. Nie? I o narzędziach, nie? Bo tu się świetnie sprawdzi design thinking, to jest świetną metodą action learning na przykład, które myśmy już sobie sprawdzili, wiemy, że to nam działa w diversity and inclusion, po to, żeby właśnie ludzie mogli być autentyczni, nie? I mogli po prostu powiedzieć, nie, to mi nie pasuje. No, a to trzeba też kompetencje z obszaru otwartej komunikacji, asertywności w ludziach rozwijać. To jest taki system naczyń połączonych, tylko że on jest nam dzisiaj nie tylko potrzebny. To jest must have każdej organizacji. Wiecie, bo... tak słucham tej naszej dyskusji i myślę sobie o tym, co się dzieje wokół tak zwanego turkusu i jak on jest traktowany przez różne organizacje, to widzę jedną taką część wspólną, to też mówiłaś, Dominika, na początku, tak, że to diversity and inclusion, to włączanie i ta różnorodność, to wszystko z tym turkusem jakoś się w sposób naturalny wiąże. I teraz słuchając tego, co mówisz, jak to robić, to widzę, że jest jeszcze jedna część wspólna, czyli to, że ani jednego, ani drugiego się nie wdraża. To znaczy nie można tego przynieść w teczce, nie można powiedzieć tak, że zarząd powie, dobra, to teraz będziemy turkusowi, w związku z tym napiszcie tam jakąś politykę, albo tak będziemy różnorodni, będziemy włączający. Tylko to jest rzeczywiście taka ciężka praca, ciężka w znaczeniu jak gdyby konsekwentna, wymagająca konsekwencji, dużej uważności, tak jak wszyscy mówicie, też takiej orientacji na człowieka. To jest ten proces. Tu też czuję, że musi być ta zgoda na to, że nie od razu, jak mówimy w Polsce, nie od razu Kraków zbudowano, czyli tak cegiełka po cegiełce sobie po prostu te rzeczy dokładamy, sprawdzamy, przyglądamy się, jak nam to pasuje do tej całości, ale że to wszystko, zarówno ten turkus, jak i diversity and inclusion, tak naprawdę można zacząć budować małymi rzeczami, czyli właśnie takie pytania. Czego potrzebujesz? Ludzie czasami nie potrafią powiedzieć, czego potrzebuję, ale potrafią powiedzieć, czego nie chcę w organizacji, tak? Czyli zamiana tego pytania, bo to jest bardziej otwierające, czego nie chcesz, przynajmniej w tej polskiej kulturze. My mamy w DNA takie narzekanie, tak? Więc jesteśmy ekspertami od tego, co jest do bani. Natomiast nie zawsze z równym jakby taką umiejętnością potrafimy powiedzieć, jak byśmy chcieli, żeby było, tak? Czyli to jest też ważne. Też pytanie właśnie, na co masz zgodę i to, co nawet wracając do tych toalet, tak, o których mówiliśmy też na początku, ja znam organizację, która budując swoją nową siedzibę, po prostu ludzi zapytała, jak chcecie, żeby wyglądały toalety, w sensie nie, że tam ma być kolor, nie wiem, taki czy inny na ścianach i takie czy inne płytki, tylko zapytali ich, no właśnie, jaką przestrzeń te toalety mają zajmować, czy ma być miejsce jakieś takie do makijażu, czy kabiny mają to być takie tylko oddzielane, tak, bez sufitu, czy jednak dawać większą intymność. I to były decyzje, które pociągały za sobą też jednak koszty i inwestycje, bo po prostu łatwiej jest postawić taką toaletę tylko tak, że mamy oddzielone i ten, bo to się wstawia takie gotowce.
niż poświęcić czas na wybudowanie, wymurowanie ścian i sufitów i innych rzeczy. Ale była ankieta o tym, jak chcecie, żeby wyglądały toalety. I ona była anonimowa i były też pytania właśnie, czy chcecie, żeby były koedukacyjne. I rzeczywiście w tej firmie, oprócz tego, że jest część damskich, część męskich, to jest część też takich, które są koedukacyjne. To ja wam powiem, że samo to, że są właśnie takie toalety gender neutral, powoduje, że osoby, które są osobami niebinarnymi, tak transpłciowymi, niebinarnymi, jest im zdecydowanie rośnie komfort funkcjonowania. Jak ja mogę się wysikać bez stresu w łazience, tak, w toalecie, której wiem, że nikt mnie nie będzie oceniał, nikt nie będzie się krzywo patrzył, no to jest dla osób, które są z grupy większościowej, to nie ma, w ogóle sobie nie wyobrażam, jakim to może być stresem. Nie? Natomiast takie zadbanie o bezpieczeństwo w zakresie potrzeb fizjologicznych jest super ważne. Po prostu jest fundamentem do tego, żeby człowiek mógł bezpiecznie w takiej organizacji funkcjonować. I ludzie to widzą. Tak, my teraz opracowujemy poradnik dotyczący właśnie transpłciowości w miejscu pracy. Toalety są bardzo ważnym elementem. Nie tylko dla osób transpłciowych, niebinarnych, ale też na przykład dla osób, które są osobami z niepełnosprawnością, że one mogą komfortowo po prostu skorzystać z toalety. Ja sobie, jak jeszcze pracowaliśmy stacjonarnie, nie, taki był moment, ja zawsze robiłam test toalet, czy pracując u jakiegoś klienta, chodziłam do łazienki, czy do toalety dla osób z niepełnosprawnościami, tam jest zawsze taki dzyndzel, taki sznureczek, nie, który można pociągnąć. Więc ja sobie robię taki test i na palcach jednej ręki naprawdę mogę policzyć reakcje, które były prawidłowe. Tak, kiedyś włączyłam alarm przeciw taki smogowy, kiedyś pan z ochrony mnie odwiedził, no bo mówi, że jakiś pisk jest, myślał, że się coś stało. A więc ja opowieści mam różne, natomiast toalety są super istotne, a to jest taki drobiazg, byśmy powiedzieli, nie? Zupełnie niezauważalny. Jakie jedzenie jest w barze, tak? Czy mogą tam gdzieś osoby, które są osobami, które są wegetarianami, weganami na przykład, czy wegankami, to czy są rzeczy, które są koszerne na przykład, tak? Czy wszystkie dania są z wieprzowiny, to są takie proste rzeczy, nie? Ale pytajmy ludzi po prostu, jak oni chcą. To jest super opowieść, Małgosia, nie? Ale ja też pamiętam, słuchajcie, właśnie a propos jedzenia, pamiętam, że to było na początku mojej kariery i no to były lata 90. ubiegłego wieku. I wyjeżdżałam na jakąś zagraniczną konferencję i dostałam ankietę właśnie odnośnie, że tak powiem, wymagań, tak właśnie, czy pokój ma być z udogodnieniami dla niepełnosprawnych, właśnie żywieniowe, czy wegetarianka, czy coś tam. Połowę tego, co tam było napisane, nie rozumiałam, bo po prostu w moim świecie w ogóle nie istniały takie rzeczy, że no jest ktoś, kto na przykład nie je mięsa i nie je tego mięsa z przyczyn, nie wiem, nie dlatego, że mu szkodzi na zdrowie, tylko dlatego, że ma taką filozofię. Dzisiaj zorganizowanie eventu bez takiej ankiety, no to byłaby siara, nie? Trochę by to jednak PR-owo kiepsko wyszło, więc to też pokazuje, że jednak robimy ten progres. Tylko w swoim tempie, tak? I wchodzimy na te kolejne stopnie. Wszyscy się uczymy. I ja sobie myślę, że to jest też fajna konkluzja tego spotkania, nie? Że dajmy sobie też taką przestrzeń, żeby się po prostu tego nauczyć i pytajmy ludzi, bo oni są mądrzy, ludzie nam naprawdę powiedzą, czego potrzebują. Ja zachęcam was do tego, że jak robicie takie ankiety, to żeby na końcu dodać jeszcze jedno pytanie. Czy ze względu na jakąś swoją sytuację osobistą, zdrowotną, masz szczególne potrzeby, które mają wpływ na to, że będziesz mógł czy mogła uczestniczyć w danym spotkaniu w całości? Napisz nam anonimowo, a my spróbujemy dołożyć wszelkich starań, żeby te potrzeby po prostu zaspokoić. Jest taka jedna organizacja, która pisze, staniemy na rzęsach, żeby na nie odpowiedzieć. Bardzo to fajnie robi, nie? Tylko bądźmy wtedy konsekwentni, jeśli już pytamy i usłyszymy odpowiedź, no to wtedy wdrażajmy w życie, nie? A jak nie masz takiej gotowości, to nie pytaj, nie? Żeby człowiek wiedział, że jest traktowany poważnie. I o tym jest D&I. No to co, dojechaliśmy do końca. Chyba czas nam kończyć. Dominika, ty pewnie będziesz musiała kociaka nakarmić niebawem. Chyba śpi.
No to w takim razie jak się zbudzi. Mamy jeszcze chwilę, żeby zrobić krótką rundę, co kto wynosi z dzisiejszego spotkania. Masz na to, Dominika, przestrzeń, czy raczej nie? Jesteśmy 8 minut po czasie, więc... Ja tylko za 20 minut zaczynam zajęcia, więc jeszcze spokojnie rundę możemy zrobić. No to w takim razie zapraszam nas wszystkich do rundy. Co wam dało dzisiejsze spotkanie? Zacznę. Za każdym razem fajną perspektywę, inną, tak, różną, jakąś inną perspektywę spojrzenia. Dało mi też taką radość z tego, jak, że tyle się dzieje, to co powiedziałaś, nie? Że jest taka już mnogość różnych badań, że się stajemy coraz, że to nie jest coś takiego, co wymyśliło sobie parę osób rebelianckich i tutaj jakieś cuda na kiju odstawia, nie? Że to zaczyna być takie, dzięki tym badaniom coraz bardziej może być powszechne, o tak bym powiedziała. I to jest taki kawałek, który jest dla mnie bardzo istotny i bardzo, bardzo ważna perspektywa. I ułożył mi się kolejny klocek puzzla do mojej układanki, więc bardzo Ci dziękuję, Dominika, za to i wszystkim też Wam. Dzięki. Ja ze swojej strony, gigantyczna porcja wiedzy, ale też taki, powiedziałaś, że ty będziesz chciała, żebyśmy wyszli tacy zajarani D&I, więc ja wyszłam zajarana i naprawdę mnie tym zajarałaś. Bardzo kupuję ten element, tą część związaną z tym, że tego się, tak jak też fajnie Gosia powiedziałaś, tego się wdraża, z tym się pracuje, to się zaprasza, to się doświadcza w swoim życiu tej różnorodności. I to dla mnie była gigantyczna wartość i to moje pytanie, jak z tym pracować w organizacji, jak to zapraszać do organizacji ten temat, żeby go nie zepsuć, to mam wrażenie, że zaczynam wiedzieć jak. Dzięki. Ekstra. Dzięki, Magda. Ja jeszcze na koniec też od siebie, może jeżeli mogę... Ja też z takim małym olśnieniem właśnie wychodzę z tego, że ta różnorodność jest, tak, że właściwie to słowo, dlatego mi też nie pasowało, ja użyłem tego słowa wdrażanie, ale ono mi gdzieś tam nie pasowało, tak. Więc praca z różnorodnością, tak, to jest zdecydowanie ciekawsze określenie. Natomiast tak na kanwie całego spotkania mam trochę taką może nie najdalszą refleksję, że trochę pewną widzę tragedią ludzkości jest to, że my bardzo szybko się rozwijamy technologicznie. Natomiast rozwój właśnie pracy z różnorodnością, która pokazać się z procesem, tak? To nie jest tak, że powiemy sobie, OK, jest różnorodność, wdrażamy, czy tam pracujemy. Nie, musimy przejść te wszystkie etapy, tak? Od nietolerancji poprzez tolerancję i tak dalej, prawda? Żeby to koniec końców, żebyśmy jakby gdzieś rozwinęli się, tak, osiągnęli jakiś tam ten poziom. I widzę ogromną dysproporcję między właśnie rozwojem technologicznym, tak, a rozwojem już to szerzej nazwy kultury organizacyjnej, czy jakkolwiek tam to sobie jeszcze szerzej nazwiemy. I mam taką cichą nadzieję, że nie będzie musiało dojść do wojny nuklearnej, żebyśmy dużo ludzi sobie uświadomiło, powiedział stop wreszcie, tak, nacisnął na hamulec, powiedział nie róbmy jakby Boga z technologii, bo co z tego, że będziemy mieć, bo dojdziemy do takiego punktu, jak powiedział Einstein, tak, na pytanie, jak go zapytali, jakiej broni będą używać ludzie w trakcie III wojny światowej, powiedział nie wiem. Ale wiem, jakiej będą używać w trakcie IV wojny światowej. Tak, a jakiej? No, kamieni patyków. Więc dla mnie jakby z taką refleksją właśnie, jak to jest ważny obszar do rozwoju warto jakby dawać tą przeciwwagę właśnie do innych sfer. Dzięki, Marcin.
Słuchajcie. Czy teraz z Giovanni możemy cappuccino sobie zaserwować? Si. Ja w ramach swojej ignorancji, bo chyba zdaje się, że cappuccino to dopiero później, tak? Dobrze mówię? Właściwie tak. Też tutaj jest różnorodność, więc jest ten, który się budzi, chce cappuccino, jest ten, który się budzi. Najpierw espresso, później cappuccino. We Włoszech jest sposób, żeby się spotkać w barze na szybką rozmowę. No, ale wiesz, jak ja zamówiłam cappuccino o 15 w Mediolanie, to pan barista wyglądał na takiego, który chciałby mnie wykluczyć jednak. Zbrodnia. Ja też się śmieję, że... Bo dla mnie nie ma złej pory na cappuccino. Musicie go przekierować do Giovanniego, to on mu wytłumaczy, że to przecież każdy ma inaczej. Ja mieszkam w południu Włocha, tam... Tak. Mediolan jest bardziej wykluczający. Więcej luzu. Gosia, Giovanni, coś chcecie dorzucić ze swojej strony jeszcze na koniec? Chciałem tylko powiedzieć, że mój cel dzisiaj było was poznać. I ponieważ dla mnie było pierwszy raz, to co zauważyłem, że mówicie z sercem, że macie dobrą energię, jest miło być z wami. I naprawdę czuć tą turkusową energię. To mogę powiedzieć. Dzięki. Ja wychodzę, słuchajcie. I na przykład ja uczestniczę na Radę Wydziału i tak dalej. I zawsze są zgaszone kamerki, a tutaj każdy pokazuje swój twarz. Też to zauważyłem i mi się podoba. Mi się podobają wasze twarze. Różnorodne. Różnorodne. Okej. Ja wychodzę, ja chciałam powiedzieć, że wychodzę z taką ulgą, że ta różnorodność to nie jest coś takiego właśnie, taki Titanic, który teraz trzeba się nauczyć obsługiwać i w ogóle tam nie wiadomo co robić. Tylko że można to robić na swoją miarę i że tak naprawdę każde nasze zachowanie, to co ja robię, to jak myślę o ludziach, to jak do nich podchodzę, to czy się do nich uśmiecham, czy się nie uśmiecham, to jest właśnie uprawianie na co dzień tej różnorodności. A teraz mam jeszcze dodatkowo dużo wiedzy takiej od ciebie, Dominika, jak to wygląda w szerszym kontekście, więc ja wychodzę przeszczęśliwa, że miałam okazję uczestniczyć dzisiaj w tym spotkaniu. Jak chcecie sobie dorzucić różnorodności, to dzisiaj po południu zaczyna się jeszcze konferencja Sociocracy for All. Mnóstwo super gości, więc możecie sobie jeszcze dzisiaj dorzucić i energii, i różnorodności. A podeślesz Paulina ten linka? Napiszę wam na razie tutaj, tylko zaraz podeślę. Dobra. Żebyście sobie ugrowali, a zaraz podejdę się. Super. To Dominiko, dziękujemy ci raz jeszcze. Ja mam ochotę po prostu bić brawo, bo naprawdę super. Mi się bardzo podobało. Wszystkim. Tak, i nam wszystkim za komentarze, to co wnieśliście. Aleksandrze za to, że dzielnie pisałaś na czacie, pomimo tego, że nie mogłaś się odezwać i byłaś zawsze, cały czas z nami, to też duża wartość, że pomimo tego, że nie mogłaś się włączyć, ale i tak ja miałam poczucie, że byłaś obok, więc super. Dziękuję wam wszystkim jeszcze raz. Dzięki serdeczne. Wszystkiego dobrego. Trzymam za nas wszystkich mocno kciuki. Do zobaczenia. Dnia. Dobrego dnia. Pa. Pa. Dzięki.